Jan Tiberg, proszę o przedstawienie się, no i wykład. W zawodzie jestem tym właśnie, o którym pan wspomniał, 40 tam parę lat. Z czego prosty wniosek, że pół w komunie, pół w nowych czasach. I muszę powiedzieć, że niewiele się zmieniło w tej branży. Ale w latach 70. 80. eksploatowałem duży system amerykański, który, z pomocy którego robiliśmy różne analizy, prognozy, analizy ekonomiczne, ekologiczne. I bardzo często wyłapuję, że w tych nowych, cudownych zabawkach jest mniej możliwości niż było dawniej w tych komputerach dawniejszych. Metodologia się w ogóle nie zmieniła i generalnie biorąc zajmujemy się zawsze tym samym. To znaczy zajmujemy się obszarem miasta, gdzie mamy dziś jakiś tam mieszkańców, jakąś liczbę mieszkańców. Ich struktura wiekowa, zawodowa się tam odpowiednio zmienia, o tym będziemy mówić. Natomiast każdy z nich ma jakąś cechę mobilności, on się musi poruszać. Mówimy na to ruchliwość, jest taki wskaźnik, taki uśredniający, który mówi, że mniej więcej w dużym mieście statystyczny mieszkaniec łącznie z niemowlętami robi około dwie podróże dziennie tam i z powrotem. Czyli to jest średnia wartość. Jak ja zaczynałem badania, to było 1,4 30 lat temu. To troszkę wzrosło. Teraz miasto, które ma największą ruchliwość, jest Poznań, ma 2,5. Warszawa też mniej więcej coś koło tego. No, ostatnie badanie tutaj było, jeśli dobrze pamiętam, 2,2, więc to jest ten rząd wielkości. I to się nie zmieniło. Cała zasada polega na tym, że możemy nasz sposób przemieszczania się po mieście podzielić według takich tak zwanych grup motywacji, czyli no, po co jeździmy. I takie najbardziej klasyczne to są dwie, które można by nazwać takie obligatoryjnymi, czyli do pracy lub do szkoły. Jakiś procent ludzi ma te stałe zachowania codziennie do szkoły, do pracy, czy mu się to podoba, czy nie. Natomiast pozostałe podróże typu do sklepu, jakieś kulturalne i tak dalej, są zmienne, nazwijmy je nieobligatoryjnymi. One są bardzo różnie rozkładane i to się dość szybko zmienia. Teraz istotą jest to, że nasza ruchliwość wraz z postępem, nazwijmy to najpierw postępem, nie wiem jak to nazwać, cywilizacyjnym, może za duże słowo, ale z jakimś tam rozwojem miasta, rośnie. Rzeczywiście ona rośnie, nie w grupach tych związanych z pracą i nauką, no bo tam jest tyle, ile nas jest. Trudno jeździć dwa razy do szkoły dziennie. Czyli ta liczba osób, które się kwalifikują do tej grupy jeżdżących do szkoły, ona tam sobie jest według demografii jakoś tam się układa. Podobnie jeśli chodzi o pracujących, no to znowu kwestia bezrobocia, osób tak zwanych aktywnych zawodowo. Natomiast jeżeli rośnie ruchliwość, to rośnie w tych grupach związanych właśnie z rozrywkami, z właśnie zakupami najprzeróżniejszymi i tak dalej. I krótko mówiąc, można by to przenieść nawet na takie coś ze wzrostem ekonomicznym, rośnie ruchliwość i ona właśnie rośnie w tamtych grupach. Co jest istotne, to Łódź jest szczególnym miastem, który dość szybko traci mieszkańców. To oglądałem ostatnie badania, które były dla Łodzi zrobione i tam ubytek mieszkańców w ostatnich iluś tam latach mniej więcej się wyrównał poprzez wzrost ruchliwości, czyli liczba tych wszystkich podróży tak zwanych dziennie jest ta sama. I to jest jakby ustabilizowane. Co to znaczy? No to znaczy, że już więcej raczej nie będzie. Drugie zjawisko, które warto by poruszyć na początek, to jest samochody, liczba samochodów. Zacznę od tego, że ja to mówię oficjalnie, piszę w publikacjach, więc nie boję się tego. Statystyki łżą. To w dużym wymiarze, ponieważ około 30% liczby samochodów, które podają statystyki, to są wraki, które leżą po rowach, w lasach i w ogóle nigdy ich nie było. Tak? W związku z czym, no bo gdyby przyjąć, zresztą czasem można usłyszeć, zobaczyć takie anonsy w prasie, bo biorą to ze oficjalnych statystyk, na mieszkańca wypada tam ileś samochodów, to jest więcej niż tam w Niemczech, no najwięcej w Europie. No umówmy się, no nieprawda, tak nie jest, tak po prostu nie jest. To jest po prostu fałszerstwo statystyki. My to mamy w miastach potwierdzone w ten sposób, że robiąc badania w miastach, ten wskaźnik, ile jest samochodów na tam 1000 mieszkańców, badamy zawsze i to jest właśnie te 30% różnicy. Zawsze wychodzi to samo, troszkę mniej, troszkę więcej, ten rząd wielkości. Ale nadal trzeba powiedzieć, że jesteśmy w tak zwanym stanie nasycenia. To znaczy już więcej samochodów nam nie potrzeba. Czyli jeżeli będziemy mieli więcej samochodów, to nie będą samochody używane równocześnie z tymi, które mamy. No bo liczba samochodów dzisiaj w Polsce, nawet jak się odejmie ten nadwyżkę, to jest większa niż liczba praw jazdy. Więc nie ma cudów, żeby ktoś jeździł dwoma autami równocześnie, prawda? Proszę się nie dziwić, w Ameryce są stany te rolnicze, gdzie są dwa samochody na jedno prawo jazdy. Prawda? Więc to, bo samochody są różne, są narzędziami do zawodu, do różnych czarów. Czyli krótko mówiąc,
stan znowu motoryzacji już nie będzie więcej. Czyli jeżeli ktoś powie, no dobrze, ale ruch przecież rośnie. No nie, w Łodzi maleje. Akurat w Łodzi maleje, chociaż niewiele, ale jest to w zasadzie już pewien poziom ustabilizowany. W większości miast jest lekki wzrost, przy czym ten lekki wzrost wynika z czegoś innego. Proszę sobie wyobrazić coś takiego. Mamy jakiś obszar, który jest dość zwarcie zabudowany, prawda? I ludzie jeżdżą, podróżują po tym obszarze, z domu do tej pracy, te wszystkie swoje, ale obszar jest dość zwarty. I niech tam mieszka 100 tysięcy ludzi, tak? I oni dziennie wykonają jakąś tam liczbę kilometrów łącznie. Teraz jeżeli te 100 tysięcy ludzi przeniesiemy do miasta, które będzie bardziej rozległe, no to oni, żeby zrealizować te same potrzeby, będą jeździć dalej, prawda? I oni już zrobią więcej kilometrów niż ci sami ludzie, którzy gdyby mieszkali w mniejszym mieście. Czyli krótko mówiąc, w miarę jak miasto się rozlewa, to przy tej samej liczbie mieszkańców mamy więcej kilometrów przejechanych, ergo więcej samochodów na ulicach. No to się nakłada, po prostu jeden samochód, który jedzie daleko, on wytworzy ruch nakładając z innymi, także natężenie ruchu wzrośnie. W sensie patrzenia, ile tu aut przejedzie na powierzchni. Czyli możemy mieć wzrost ruchu, mimo że liczba samochodów jest ta sama, liczba mieszkańców jest ta sama. Tak? Ale z czego wynika ten wzrost ruchu? No z tego, żeśmy rozwlekli miasto. No i zrobiliśmy. Znaczy we wszystkich miastach żeśmy to zrobili, rozwlekliśmy miasta poza wszelką potrzebę. Kiedyś dla Poznania pracowałem i tam była taka analiza, gdzie okazało się, że strefa podmiejska plus samo miasto dawało tam, jeśli dobrze pamiętam, w granicach chyba 600 iluś tam tysięcy mieszkańców. Natomiast był nieprawdopodobny wzrost liczby mieszkańców w strefie podmiejskiej w stosunku do samego miasta, ponieważ ludzie się ze starego miasta, z tego no, XIX-wiecznego Poznania wynosili dość masowo, tam były trudne warunki, budowali sobie domy na zewnątrz. W Krakowie jest dość podobny, do Kraków ma troszkę inną sytuację, jest na mniejszą skalę to zjawisko. I tam wyszło coś takiego z analiz, że liczba mieszkańców miasta dramatycznie maleje. Tak? I była prognoza, jedna z prognoz mówiła, że jeżeli tak dalej pójdzie, no to liczba mieszkańców, jeśli dobrze pamiętam, 500 tysięcy spadnie do 400 tysięcy mniej więcej. Poznań się starał o środki unijne i zrobił taką wspaniałą prognozę, jak to za komuny się tak mówi, o dalszy dynamiczny rozwój wszystkiego w każdą stronę i to była taka prognoza, prawda? No, ja akurat pracowałem w takim zespole, który zajmował się taką weryfikacją tych materiałów dla potrzeb wniosku o pieniądze. No i okazało się, że zakwestionowaliśmy taki sposób patrzenia. Zrobiliśmy takie drążenie tematu, skąd się to wszystko wzięło, dlaczego takie dziwne założenia. No w końcu urzędnicy nam ćmili, a my mówimy, słuchajcie, no jesteśmy stare wygi wszystkie, no co będziemy się tutaj... Co się to stało? No prezydent. Ma być tyle mieszkańców i koniec. Ja to nazywam zjawiskiem iluminacji właśnie prezydenta, burmistrza czy kogoś, który nagle doznaje takiego i on uważa, być może on ma jakieś przeczucie. Ja nie chcę tego oceniać, ale wiem, że tak nie można robić po prostu, bo niestety powinniśmy tu racjonalnie postępować, żeby do każdej decyzji, bo na tej podstawie się potem mnóstwo decyzji podejmuje i wydaje góry pieniądze, prawda? Leje się beton, robi się te szyny wszystkie, a potem się może kupuje się tramwaje, prawda? Potem jak się okaże, że to wszystko jest mało potrzebne, no to może być kłopot. Tak między nami mówiąc, to ja byłem przez ładnie parę lat wiceprezydentem w Krakowie i w pewnym momencie się zorientowałem, że jak jest jakiś temat w mojej branży, no to szef i tam członkowie tego kierownictwa, to jak ty uważasz, jak to należy? No to ja mówię tak, no to dobra, no to jak on powiedział, to tak robimy. W pewnym momencie poczułem, kurczę, jaka to jest odpowiedzialność. Tak? Niech się to nie sprawdzi, prawda? Niech się, a może jestem w błędzie, nie? Może urzędnicy coś tam skopali w materiale wyjściowym. To naprawdę jest duże. I proszę, i potem mnie zresztą wydali, więc tam politycznie, więc nie było z tym problemu, skrócili mi męki. Ale kiedyś poznałem takiego znakomitego profesora z Litwy, z Wilna, który był wiceministrem. I on był tym wiceministrem 11 lat. I on pytał go, na czym przestałeś? Wiesz, doszedłem do wniosku, że to jest taka odpowiedzialność, ja już tyle tych decyzji tu podjąłem, ja mam w nosie. Ja nie chcę za to wszystko odpowiadać. Trzeba o tym pamiętać, że tego typu decyzje, jak się podejmuje, one mogą w realizacji skończyć się karykaturą tego, co się zamierzało.
dam wam jeden przykład z Łodzi w tej sprawie. I wtedy każdy powie, no jak to, no to jak to, to ten przecież to przesądza, prawda? On to urządza nas tutaj i teraz mamy taki paczek. Tu się sprawa trochę z tym komplikuje. Ja się przepraszam, bo tak rozgadałem się, jestem potworna gaduła, więc tu proszę mnie kontrolować. Proszę mnie kontrolować. Ja zrobię krótkie wprowadzenie teraz, co dalej jest ważne w tych sprawach. I potem, ponieważ panowie byli uprzejmi rzucić hasło i uciec, więc ja nie bardzo wiedziałem, co będzie dla was ważne. Więc prosiłbym, żebyście państwo powiedzieli, o czym chcecie w szczegółach rozmawiać. Ja wam powiem, jakie tym rządzą prawa na początku, dobra? Żebyśmy wiedzieli mniej więcej, jakie reguły rządzą tym, że my potrzebujemy zrobić, nie wiem, płatne parkowanie strzelam na przykład, nie? Płatne parkowanie, bo chcemy zmniejszyć ruch gdzieś tam w starym, w Śródmieściu, lub też chcemy dodać tramwajów, albo ująć tramwajów, żeby coś tam, nie? Te reguły państwu krótko zreferuję i potem byśmy mogli porozmawiać o tym, co nas bardziej co nas nurtuje. Ja bym tylko poproszę, chce pan może usiąść, czy... Nie, ja sobie postawię. Dobra. Z tym rzucić hasło i uciec, to była celowa zagrywka. Ja domyślam się. Rzuciliśmy, także... Dobra. Mamy tu listę pewną. No i spróbujmy się zgodzić. Po pierwsze, miasto jest dla ludzi i środowiska. Muszę powiedzieć, że dostaję gorączkę, jak słyszę, jak ważną rzecz, jak się... A jakie jest ministerstwo? Jest transportu? Nie. Jest Ministerstwo Infrastruktury. Dawniej było transportu. Teraz jest... Co jest ważne? Czy ważne jest, żebym miał szyny, czy ważne jest, żeby ktoś woził towary na tych szynach? Prawda? Naszym zadaniem jest wozić towary. Gospodarka, społeczeństwo potrzebuje, żeby tam coś było wożone. A na cholerę nam te szyny, może da się wozić bez tych szyn. A tymczasem u nas myśli się w kategoriach, ile kilometrów zbudujemy i ile z tego, wobec tego, ile na to potrzebuje pieniędzy, Unia doda i tak dalej. Natomiast nie to jest istotą zarządzania rozwojem. Istotą jest służenie potrzebom mieszkańców, gospodarki, no, potrzebom środowiska, najprzeróżniejszym takim. To jest istota. W związku z czym my musimy nauczyć się myśleć przez pryzmat takich spraw. Po drugie, wobec tego, co to jest ta infrastruktura, domy, ulice, urządzenie, to są narzędzia, prawda? Więc jeżeli ja dobieram narzędzie do jakiegoś zadania, no to najpierw sobie określam to zadanie, przemyślę go i dopiero biorę narzędzie, które byłoby właściwe dla tego zadania. Proste, zdawałoby się jak parasol, prawda? Każda forma transportu, czyli już przewożenia, tak, czyli usługa, jest już narzędziem do realizacji stylu życia. Czyli jeżeli ktoś z nas kocha samochód, a taki jest taki zapiekły miłośników motoryzacji jest około 20% społeczeństwa, tak mniej więcej można powiedzieć, no to tym narzędziem dla nich będzie właśnie samochód, no i wobec tego infrastruktura, która ten samochód przewiezie. Ktoś inny nie lubi, no to woli publiczny transport, znowu dla niego zrobimy. A wreszcie ktoś trzeci powie, ja mam w nosie, ja jeżdżę rowerem i wobec tego proszę mi tutaj odpowiednią usługę, jaką jest w tym wypadku zarówno infrastruktura, jak i jakaś organizacja tego wszystkiego, przygotować. Samochód. Trzeba pamiętać, że samochód do naszych miast przyszedł po ich rozwoju. No tu w Łodzi macie państwo klasyczny przykład. Rozwój miasta był wtedy, kiedy jeszcze samochód nie był powszechnym środkiem transportu. Dominowały transport konny. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale jak projektowano przebudowę Paryża po wojnie 1870 roku z Prusakami, był bardzo zniszczony i wtedy baron Haussmann robił te wszystkie aleje, to on miał dwa kryteria. Pierwsze kryterium to było strzał armatki, czyli aleja była taka długa, żeby było można postrzelić z armaty na koniec. A drugie założenie to było, że każda posesja będzie miała jeden powóz. Nawet był zorganizowany system wywożenia łajna, który naprawdę był dużym systemem utylizacji odpadów, jak to się dzisiaj mówi. To wszystko zostało przemyślane właśnie pod tym kątem, no bo taka była technologia. Samochód spowodował, że o wiele mniejsza powierzchnia mogła obsłużyć o wiele więcej ludzi, prawda? No bo w stosunku do tych powozów, no to była duża różnica. I wobec tego ten XX wiek, który się zaczął od tych samochodów, druga dyktaryjka szybka, nie wiem czy wiecie, jak samochody się rozpleniły, powiem, w Ameryce. Otóż w ten sposób, że producenci samochodów wykupili firmy autobusowe i zamknęli, prawda? Wykupili firmy wożące ludzi autobusami, bo to był masowy transport,
I po jakimś czasie okazało się, że tych autobusów już nie ma, ale są tanie, dostępne samochody i w ten sposób buchnął przemysł samochodowy amerykański. Czyli krótko mówiąc, oni dokonali takiego wyboru strategicznego na długie lata, żeby ten samochód był osnową ich systemu transportu. I tak jest do dzisiaj, prawda? W wielu, wielu miejscach. Jest kilka miast takich amerykańskich typu Boston, Nowy Jork oczywiście i parę innych, gdzie odeszli od tego i te miasta wyglądają inaczej. Ale absolutna większość miast jest normalnie zorganizowana pod kątem samochodu. Czyli możemy powiedzieć tak, jeżeli miasto chcemy zorganizować, żeby było sprawne, to musimy rozróżnić narzędzia, rozróżnić narzędzia infrastrukturalne, narzędzia zorganizowania oraz samochód jako sposób poruszania. I tu jest kwintesencja tej sprawy, to jest to zdjęcie. Te wszystkie samochody przywiozły w to miejsce tych ludzi, którzy tu stoją koło tego autobusu i się wszyscy mieszczą w tym autobusie. I to jest cały cimes transportu zbiorowego, prawda? On przewiezie tę samą liczbę osób na o wiele mniejszej powierzchni. Czego nam brakuje w Śródmieściu miast XIX-wiecznych? No przestrzeni nam brakuje, miejsca, bo zabudowaliśmy je pod te furmanki pewnie, może, nie wiem po co, nie chcę w to wnikać. Zabudowaliśmy, jakbyśmy zabudowali, nie? Albo nie, pod te furmanki. Jeżeli nawet pan Poznański miał tam 20 pewnie tych powozów u siebie, no to dzisiaj w jego mieszkaniach dawnych mieszka pewnie z 200 ludzi, prawda? I każdy z nich ma samochód, prawda? Więc to jest zupełnie inna bajka się z tego robi. I to jest kwintesencja zarządzania rozwojem dzisiejszego, współczesnego miasta. Jak umiemy zmieścić to samochodu? Wolna wola, tak? Miałem taki pierwszy, na początku 90. lat, pierwszy projekt modernizacji ulicy w Śródmieściu Krakowa. Ulica Karmelicka, kto zna, no taka typowa właśnie 18, nawet 19-wieczna ulica, gdzie był w środku tramwaj, po jednym pasie dla samochodów, wąskie chodniki i sklepy. No i myśmy postanowili zamienić tę ulicę na ulicę handlową, bo tam było bardzo dużo handlu. To jest przy samym Starym Mieście ulica, prawda? I postanowiliśmy, że samochody będą jeździć za tramwajem i poszerzymy chodnika. Awantura nieprawdopodobna. Chciano nas sądzić, skarżyć do prokuratury, że zabieramy samochodom miejsce. Myśmy natomiast przekonywali, że my spowodujemy, że te samochody, które tamtędy tylko przejeżdżają, bo absolutna większość nie miała tam interesów na tej ulicy. Oni skądś dokądś jechali, akurat tą ulicę było im wygodnie. Że do nich te samochody się wyniosą gdzie indziej, nie? Bo my tu potrzebujemy miejsca na te chodniki, żeby tam zrobić przestrzeń dla handlu. I kiedy kupcy zażądali odszkodowania za to, że my w czasie budowy zabierzemy im straty, to myśmy powiedzieli ok, dobrze, tylko że zawrzemy umowę i ta umowa również będzie miała drugie. Jeżeli w wyniku tej przebudowy wy zwiększycie swoje obroty, to wypłacicie podatek. Jest taki przepis o tak zwanej rencie urbanistycznej. On mówi w ten sposób, jeżeli gmina poprzez swoje inwestycje infrastrukturalne podnosi wartość nieruchomości, to można na nią nałożyć tak zwaną opłatę adiacencką. I to różne mutacje, ale to, co myśmy proponowali, było jedno z nich. No i nam wtedy powiedziano, to tak to nie robimy. No i dobrze zrobili, bo my bulili do dzisiaj niezłe pieniądze, bo przyznali mi się kiedyś kupcy, że obroty im wzrosły 4 razy. A wytłumaczenie było banalnie proste. Tak jak mówiłem, samochód jadący taką ulicą nie zatrzymuje się, bo po pierwsze nie ma miejsca, żeby zaparkować, a po drugie on właśnie jedzie do domu i on nie ma czasu, prawda? I inni tam nie jadą. Natomiast ci, co idą chodnikiem, żeby wsiąść do tramwaju, no to oni jak najbardziej są klientami. Istotą jest de facto coś, co się nazywa w branży takim slangiem modal split, czyli jak najwięcej przenieść osób z samochodów do transportu zbiorowego. I kluczem wobec tego jest skala użytkowania samochodu. Na ile my byśmy tego samochodu? Czy będzie to powszechne użycie, czy będzie to reglamentowanie, czyli jeździ każdy, kto chce, ale musi się liczyć z ograniczeniami jakimiś tam, prawda? Czyli my nikomu nie zakazujemy, tyle że no, nie ma gdzie zaparkować, tak? Na przykład, nie? Albo jakieś jednokierunkowe i tak dalej. Lub też wręcz zamkniemy dla ruchu samochodów jakieś obszary. Są miasta całkowicie zamknięte dla samochodów. Są osiedla, gdzie mieszkańcy musieli podpisać zobowiązania, że nie będą mieli samochodów. Lub też, że będą, jak będą mieli, to będą musieli trzymać te samochody gdzieś tam na zewnątrz. Są takie w Europie rozwiązania. Ale generalnie biorąc, te trzy rozwiązania są możliwością. I teraz nasze państwo, jak wiadomo, po 90 roku powiedziało tak, miasta,
Aha, to gminy, aha, to samorząd, to my spadamy jako państwo. I państwo w ogóle nie, nie, do dziś zresztą, już troszkę teraz lepiej jest, ale przez długie lata w ogóle się nie interesowało tym, co się dzieje w miastach, mimo że ilość tak zwanych pojazdów kilometrów, czyli tak zwana praca przewozowa, ile te pojazdy wykonają kilometrów, nie? Na terenie miast jest taka sama, jaką pojazdy wykonują poza miastami. I okazało się, że wszystkie podatki, które są płacone przez jeżdżących samochodami na podstawie ich zakupów paliwa, wszystkie z tych pieniędzy idą na drogi zamiejskie, a nie na drogi z miasta. Nie wydaje się to być racjonalne. Czyli mówiąc krótko, to o tym trzeba rozmawiać, jeżeli chcemy dojść do jakichś rozwiązań. I tu, proszę Państwa, ja użyłem tego terminu i parę chwil na temat tak zwanego zarządzania strategicznego. Są takie dwa opracowania, które jak ktoś jest zainteresowany, to mógłbym udostępnić na miary, które mówią o strategiach rozwoju naszych samorządów. No to ważne analizy, jak wyglądają strategie, czyli krótko mówiąc podstawowy instrument zarządzania strategicznego. Co to znaczy zarządzanie strategiczne? No ustalam cele rozwoju, co chcę osiągnąć, prawda, jakimi narzędziami, jak to zorganizuję, skąd wezmę pieniądze. To wszystko jest, nie chcę wchodzić w szczegóły. Ale kluczem do tego materiału, o którym mówię, jedno jest zrobione dla potrzeb województw, drugi dla taki ogólny przegląd zrobiono, jest totalna krytyka. To znaczy doszli do wniosku ci, którzy to badają, to byli luminarze naszej polityki regionalnej, że to jest raczej zabawa niż jakaś poważna praca. Dlaczego? No dlatego, że wyraźnie widać, że cała ta praca nad strategią tak naprawdę jest polityką potrzebną, bo to radni uchwalają. Tak? Fachowcy przygotowują, załóżmy, i radni uchwalają. Otóż jest tylko potrzebna do jednego. Na końcu wstawimy taką tabelkę i tam będzie napisane, co zbudujemy. Jaką ulicę, jaki tramwaj. I to tam będzie wszystko wypisywane, będzie taka fajna tabelka. I cała para pójdzie w tą tabelkę. Nikogo nie będzie interesowało, no dobrze, ale co my chcemy osiągnąć w wyniku tego wszystkiego? To nie jest takie proste, ponieważ każdy z tych projektów, które się uruchomi, wywoła jakieś efekty. I teraz, jeżeli my się będziemy zastanawiali nad tym, co było poprzednio, to znaczy nad tymi trzema możliwymi politykami, to nie jest obojętne, co my zrobimy dla tych polityków. Robiłem pierwszą wersję studium wykonalności dla tramwajów Wschód-Zachód. Potem się to jakoś tam rozsypało. W każdym razie stoczyliśmy bój z urzędem, znaczy z urzędem może za dużo powiedziane, powiedzmy grupą urzędników, o to, że jeżeli jest projekt polegający na modernizacji i wydłużeniu niewielkiej linii tramwajowej, to nie można 3/4 pieniędzy wydawać na przebudowę dróg. No bo jeżeli przebudujemy te drogi, no to automatycznie ten tramwaj przestanie być potrzebny taki bardzo. I potem jak doszli już pod koniec, to koledzy moi się tam zajmowali właśnie ocenami tego i mówili, że no niestety w Brukseli zaczęły padać takie podstawowe pytania, zaraz, ale to co wy tu robicie właściwie? Tramwaj jest ważny czy te drogi są? A wszystko jest ważne. Otóż proszę Państwa, jak wiadomo, jak ważne jest wszystko, to nieważne jest nic. No bo to po prostu rozprasza. My nie przejdziemy do fazy, w której my powiemy, założyliśmy sobie, strzelam, tą pośrednią politykę, tak? Że będziemy będzie jakieś tam reglamentowanie, czyli jak to się nazywa, ograniczony dostęp na przykład do Śródmieścia, to jest taka podstawowa metoda postępowania, a tymczasem wykrzmocimy targowo, tak? I automatycznie koniec już tego regulowania dostępności, bo rzecz polega na tym, że jak już zbudujemy drogę, to nie powstrzymamy kierowców przed wjechaniem na nią. Zbudujemy głupią linię kolejową, no to nie poślemy tam pociągów, no trudno, tak? Nie będą jeździć. Przepraszam, żartuję, ale generalnie biorąc, w ruchu samochodowym nie ma żartów, znaczy ruch nie od nas zależy, bo on się pojawia, ma źródło, ma cel i pojedzie najkrótszą możliwą drogą. Jak my zrobimy te drogi, nie przemyślawszy tego, no to możemy mieć potem taki pasztet, że albo ta droga będzie przepełniona, albo będzie niedopełniona. I moim zdaniem tu w wielu miejscach tak będzie, bo wjazd na ten rejon Łodzi Fabrycznej jest bardzo lichy. Tam nie jest się łatwo dostać tamtym, a tymczasem tam będziemy mieli gigantyczne rozwiązania komunikacyjne. Krótko mówiąc, będzie coś, o czym za chwilę powiem, o tak zwanej równowadze. To, co jest takie ważne, a co kiepsko u nas wygląda, to znaczy, jeżeli jakiś projekt przesądzamy, żeby go zrealizować, to musimy umieć odpowiedzieć na pytanie, jaką politykę ten projekt realizuje. To skąd, do czego my doprowadzimy? Generalnie biorąc, jest takie hasło po naszym kraju, że transport ma poprawiać dostępność. Rzecz w tym, że nie zdefiniowano tego, znaczy to w naszej branży to pojęcie jest precyzyjnie zdefiniowane, ale politycznie nie.
I w jednym z poważnych dokumentów rządowych mamy napisane, że będzie poprawa dostępności, po czym tę poprawę mierzymy ilością kilometrów zbudowanych dróg. Otóż dostępność to jest, no najprościej rzecz mówiąc, najczęściej jest używane poprzez pojęcie czasu. Tak? Znaczy w jednym czasie mogę gdzieś dojechać. Jeżeli ja zbuduję 20 km dróg dookoła czegoś, prawda, to ja nie poprawię tej dostępności w życiu. Albo odwrotny przykład, który ostatnio wyłapałem w jednym z województw. Modernizują drogi. Jakie kręte drogi tam gdzieś regionalne. Modernizują w ten sposób, że wymieniają nawierzchnię, malują w środku ciągłą linię, przystanki ładne, wszystko ładnie zrobione, nowiutkie, fajne. Nie? A kłopot w tym, że celem była poprawa dostępności, czyli w tym wypadku no, można to przenieść na to, że tam ruch jest płynniejszy i w krótszym czasie można się przedostać. Tymczasem jak się wymaluje ciągłą linię prawie wszędzie, to oczywiście się gdzieś dłużej jecha. I efekt jest tego taki, że się jedzie dłużej, a nie szybciej. Mimo, że celem projektu było właśnie skrócenie czasu przejazdu. Czyli żeby wydać te góry pieniędzy, których już żeśmy, pół tej góry już żeśmy więcej niż pół wydali, to trzeba myśleć w tych kategoriach. Niestety tak nie jest. Mówię o tym dlatego, że jak zaczniemy dyskusję, to proponuję, żebyśmy wymyślali, czego my byśmy oczekiwali jako ten tak zwany rezultat, coś tak w nomenklaturze unijnej nazywa. Rezultat jakiegoś działania to jest korzyść lub strata teoretycznie, ale korzyść, jaką my jako wszyscy odnosimy. Spadnie zanieczyszczenie powietrza, strzela, skróci się czas dojazdu. To są te korzyści, czyli tak zwany rezultat. I na koniec tego wprowadzenia krótka informacja, jest w Polsce takie prawo, ustawa. Ona się nazywa ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju. Pani Gęsicka, chyba Łodzianka, nie? Była Grażyna Gęsicka? Mi się zdaje. Bardzo dobra moja koleżanka zginęła niestety w katastrofie. Ona napisała tę ustawę. To jest jej wielkie dzieło, ponieważ ta ustawa jest rozsądna. I ona ułożyła, według takich trzech poziomów ułożyła pracę nad tym, jak my chcemy, co to znaczy zrobić strategię dla miasta, załóżmy. Nie? Czyli po pierwsze wyznaczyć cele, zadania, jak to należy rozumieć. No celem jest, załóżmy, poprawa dostępności. Zadaniem jest usunięcie wąskich gardeł, gdzie tam się kurkują te i środki realizacji. A no właśnie, jak można usunąć wąskie gardło na sieci drogowej? No można poszerzyć te ulice, to jest jedna możliwość. Ale druga jest taka, zrobić inteligentną sygnalizację. Będzie 20 razy taniej, a efekt może być ten sam, prawda? Czy zbliżony. Czyli środek realizacji jest równie ważny jak zadanie, jak i ten cel. Te wszystkie, te trzy elementy się ze sobą wiążą. Potem jest program rozwoju. Program rozwoju to jest nic innego jak określenie tych zadań. Znaczy jest po prostu precyzyjne rozpisanie sposobu osiągania celu na zadania konkretnych jakichś organizacji. No jak to jest dla miasta, no to tam są jakieś wydziały, urzędzie, tam zarząd dróg i transportu. Dostają zadania do realizacji i to się rozpisuje w tym programie rozwoju, gdzie jest tam uszczegóławia się cele, rozpisuje z elementami zarządzania, czyli tam się mówi, jak to będziemy zarządzali. I tu wprowadzamy już wskaźniki rezultatu. W strategii głównej też można to zrobić, ale tu na pewno już te wskaźniki mają. Bo do czego one służą? No one służą po pierwsze do tego, żeby to wykazać, że my w jakąś stronę idziemy, że to chcemy na przykład poprawić tę dostępność, trzeba teraz, a równocześnie możemy obserwować, czy nam to dobrze idzie. Tak? Bo elementy infrastruktury transportowej się robi na 100 lat. No to nie można tak zrobić, ach kurczę, nie udało się, no to robimy następnie. Tak? I tak zresztą się dzieje bardzo często. To jest za poważna sprawa i po prostu musi być monitoring, czy to, cośmy założyli, działa. I wreszcie program operacyjny, czyli gdzie już rozpisujemy to na wdrażanie, czyli na poszczególne projekty, kto ma tym się zająć. No wszystkie te niuanse. Tak jest w ustawie to przypisane. To jest zgodne z wszelkimi rekomendacjami Unii i tak to powinno działać. Problem się pojawia w tym, że jak się opracowuje strategię, pracowałem do takiego powiatu niedawno, no i ja przeczytałem wszystkie strategie powiatu i wszystkich gmin w tym powiecie. I co się okazało, że rekordzistą był powiat, jedna z gmin, której strategia miała 150 stron. Na 150 stronach 120 to był opis gminy. Na jaką cholerę? No? Przecież strategia to jest coś, co trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie. Chcemy osiągnąć taki i taki efekt. I patrzenie, jak ta gmina wygląda, ma sens tylko wtedy, kiedy z tego wyciągnę wnioski do tego, co mam zrobić. Jak nie ma, nie wiem, kanalizacji i napiszę, nie mam kanalizacji i opiszę, jak bardzo śmierdzi tam i tak dalej, no to wiem, że moim celem musi być ta kanalizacja, prosta jak Polacy.
Natomiast zrobienie dziesiątek tabel zestawie nie ma żadnego sensu, bo do niczego nie prowadzi. Szkoda, że w tej ustawie, bo ja uważam, że ustawy nasze za łagodnie podchodzą właśnie do tego, co robi administracja publiczna, fizycznie co robi. Tak? Tu powinno być napisane, co może być umieszczone w takim dokumencie i co musi być, a co nie może być. Czyli taki prosty wybór. Jeżeli coś wprowadzam do diagnozy stanu istniejącego, to muszę wiedzieć, że z tego wyciągam potem wniosek w części, części decyzyjnej. Tak? Że mnie jest to potrzebne, żebym potem z tego, żebym to wykorzystał do jakiejś decyzji. A tak, żeby to ładnie wyglądało, to tego robić nie powinniśmy. To po pierwsze. A po drugie, 90% tych dokumentów polega na tym, że strategia był jeden tekst, a potem program rozwoju to był de facto ten sam tekst. Nawet się natrafiłem na takie miejsce, gdzie strategia ogólna była bardzo szczegółowa, a potem strategia branżowa była o wiele mniej konkretna niż ta ogólna, w tej sprawie nawet. Tak? Czyli oni tam wszystko załatwili, potem nagle trzeba było zrobić branżową strategię, no to wzięli, napisali tą strategię, ale ona zawierała mniej informacji, zwłaszcza wskaźników, co ciekawe, niż ta ogólna. To jest oczywiście zaprzeczenie idei tego podejścia, które można nazwać podejściem systemowym. W podejściu systemowym mamy zawsze te trzy etapy, prawda, diagnoza, synteza i prognoza, czyli jakby diagnozujemy, potem syntetyzujemy to, żeby powiedzieć, co trzeba zrobić i dopiero wtedy robimy prognozę, czyli ustalamy, co będzie w przyszłości. Więc tego typu rzeczy są tutaj wymagane. I ta ustawa rozpisuje to na pewno jeszcze niuanse, że tak się wyrażę. I projekty te do wykonania, do zbudowania, one się pojawiają w tej ustawie jako fragment programów operacyjnych i to nie obligatoryjnie. A u nas się w większości strategii, te projekty już są w strategii generalnej, nie da się powiedzieć na podstawie ogólnych założeń strategicznych, co należy zrobić fizycznie, żeby osiągnąć cele tej strategii. Nie da się takiej rzeczy zrobić. To jest po to, żeby powiedzieć, ok, zmierzamy w tym kierunku, będziemy się starali tak, tak, tak i potem dopiero następne te działania powinny doprowadzić do tego, żeby ustalić, aha, no to mamy poprawić dostępność, no to musimy, tu mamy, już wiemy, gdzie mamy jakieś wąskie gardła, tutaj mamy jakieś, nie wiem, zamknęli linię kolejową, no to możemy na tym ścieżkę rowerową zrobić, no tego typu rzeczy. Tak? I to już są konkretyzacja, gdzie w programie operacyjnym mówimy, co byśmy chcieli zrobić. Jeżeli tak na to spojrzeć od strony, nazwijmy to, nie chcę powiedzieć teoretycznej, bo to jest złe słowo, ale od strony profesjonalnej, tak może, nie? No to jakie powinny być warunki spełnione, żeby z tego coś mogło wyniknąć? I już spróbujemy to interpretować w stosunku do naszego kwartału, tak, zaginionego. Więc zaczynamy od tego, że musimy po pierwsze wiedzieć, czego chcemy. Czyli musi być społecznie i politycznie uświadomiona potrzeba czegoś konkretnego. Tak? Oczywiście nie jest takim uświadomieniem stwierdzenie, że trzeba poprawić byt ludzi, bo ludzie tego potrzebują. To jest dobre na wierszu tam gdzieś tego, ale tak naprawdę jak chcemy sobie rozpisać właśnie to na głosy, to musimy dokładnie wiedzieć, czego chcemy. W przypadku naszego kwartału, nie chcę się tu wymądrzeć, bo to akurat jest mało transportowy temat, ale w przypadku naszego... Obsługa Śródmieścia jest... Okej, no to rozszerzmy to na Śródmieście. Mamy dość prostą sprawę. No jeżeli byśmy podliczyli, ile tu na tym obszarze tego Śródmieścia jest możliwości parkowania, no pewnie byśmy doszli do wniosku, że szkoda tego miejsca na stojące tu samochody, prawda? Że lepiej wykorzystać tę przestrzeń, która jest dostępna doskonale, bo jest z różnych stron, prawda? Miasto jest bardzo koncentryczne i dostęp jest dość wygodny nawet, można tak powiedzieć. To nie ma sensu pchać tu samochodów tylko po to, żeby one nam stały na chodnikach i tak dalej, bo każda przestrzeń uwolniona w tego typu, zwłaszcza, no już nie mówię o głównych arteriach, które zresztą tak, no, Piotrkowska jest klasycznym przykładem takiego zagospodarowania. Przepędziliśmy te samochody, bo chcieliśmy mieć tam salon, prawda? I takich salonów pewnie by to mogło być więcej. To jest jakby pierwsza sprawa. Oczywiście ktoś powie, no dobrze, a mieszkańcy, okej, no zajmiemy się mieszkańcami. Trzeba się tym zająć. Oczywiście musimy ten problem rozwiązać. Ale na pewno nie jest to ważniejsze, znaczy jest to bardzo ważne, nie chcę nikomu ujmować, ale równocześnie nie ma sensu, żeby ktoś, kto, przepraszam, nie ujmując znaczenia tego zawodu, ale pani sprzedawczyni, która pracuje 8 czy 10 godzin w sklepie w centrum, żeby ona musiała podjechać samochodem pod ten sklep, prawda? I ten samochód przestoi tam w tym jednym miejscu, lepiej jak przyjedzie tramwajem, prawda? Zwłaszcza, że ona przyjedzie, potem z powrotem koniec, nie? Nie ma problemu, gdyby wybrała równie dobrą komunikację, a na pewno tańszą. Więc po pierwsze musimy sobie uświadomić, co my chcemy od tego Śródmieścia
z tym śródmieściem zrobić i jak nazwać problem, który mamy do rozwiązania. Czyli jest to zupełnie przeciwne temu, co często się słyszy, że celem naszym jest zbudowanie tylu i tylu kilometrów autostrad. Tak? W Polsce nie było nigdy poważnej dyskusji o tym, czy my potrzebujemy autostrad, czy dróg ekspresowych, czy jakichś jeszcze innych. Nigdy się taka dyskusja nie odbyła. Zrobiłem taki test z kilkoma kolegami, posłami, pytając ich, czy wiedzą, jaka jest różnica między drogą ekspresową a tym. No to oni tam, no jak to, jaka? No to jest większa, to jest mniej. No dobrze, ale użytkowo. No, którą z tych dróg może więcej samochodów przejechać? Autostradą czy drogą ekspresową? Autostradą, mówi prawda. Jakby to autostradą jechało tak dużo samochodów, to by nie jechały szybko. A istotą autostrady jest prędkość, żeby skrócić czas przejazdu. Autostrady buduje się po to, aby można było w krótkim możliwie czasie przewieźć towary z punktu A do punktu B na dużą odległość. Na małe to się nie opłaci, bo korzyść z krótkiego odcinka autostrady i tej właśnie wyższej prędkości jazdy nie będzie wystarczająca dużo, żeby wydać te góry pieniędzy, które one kosztują. Stąd ten układ autostrad w Polsce, który został zresztą zaprojektowany w latach 70. jeszcze, 80. na początku, on właśnie obejmuje takie trasy, które są długie, łączą większość tych największych ośrodków i on się utrzymał przez te długie lata. Kiedyś jeden z tych posłów mówi, słuchaj, tutaj trzeba jakąś weryfikację zrobić, to komuniści wymyślili. Więc musiałem go sprostować, że no niestety nie komuniści, znaczy może za szczęście, że nie komuniści, ale to wypracowali brytyjscy konsultanci akurat, których ONZ nam fundował w 70. latach i oni nam opracowali ten cały model autostradowy i potem założono przy ogólnym rechocie narodu zarząd autostrad. Już na początku 80. lat powstał zarząd autostrad. Nie doczekał pierwszej autostrady, mówiąc, ale ten zarząd autostrad zrobił jedną ważną rzecz. Wykupił wszystkie grunty na tej autostrady. I dlatego one tak szybko powstały. Prawda? Bo już grunty były w rękach państwa od wielu lat. Więc to jest jeden grunt taki sławny koło Góry Świętej Anny. To pamiętacie państwo, jak początki zaczęły się budowy tej autostrady. To się okazało, że pas, który zresztą jeszcze Niemcy w ogóle wycięli w lesie, zdążył zarosnąć młodym lasem. I była awantura z ekologami, przypinali się łańcuchami i tak dalej. Tam dylemat był taki, że wariant tej trasy był taki, że albo przez ten las, albo po wsiach. I trzeba zburzyć dwie wsie. No i ekolodzy uważali, że należy zburzyć te wsie, bo tutaj jest wyższa wartość. No, po jakiś tam, znaczy część ekologów, bo tak był rozłam pewien, nie chcę wchodzić w szczegóły. Czyli jaki mamy problem, co chcemy mieć? Drugie, zdolność do zarządzania. Nic się nie stanie samo. Wymyślimy najbardziej oczywisty powód, dla którego chcemy działać, no to jak nie stworzymy do tego systemu zarządzania, to samo nie będzie, no to nie ma na to rady. I to jest oczywiste, ale nieczęsto spotykane, że ktoś sobie z tym radzi. Prawda? Bardzo często jest to improwizowane, jakiś tam bałagan się robi, no nie chcę wchodzić w takie rzeczy. To jest bardzo ważna sprawa, no na przykład kadry. Ja byłem w zarządzie Krakowa, myśmy mieli zasadę spłaszczonych organizacji, to znaczy był taki trójkąt, prawda? Był szef, tutaj kilka osób kierownictwa, a reszta rozdane kompetencje menadżerom, nazwijmy to. Menadżerowie musieli podpisać taki nieformalny kontrakt, zobowiązanie do realizacji konkretnej polityki. Mało tego, jak się wynajmowało gościa do danej branży, to się mu mówiło, no, że chcemy to, napisz, jak ty byś to widział. Nie? I on to wtedy pisał, myśmy to czytali, ewentualnie to coś tam było korygowane, tego. No i co? No to jedziemy tak? Jedziemy. No to suru, podpisujemy. No i później jakby taki przyszedł do prezydenta i powiedział, że się nie da, no to prezydent wyjmował tę kartkę, mówił, kochany, ale sam to proponowałeś. Znaczy, to nie ma żartów, tak? Znaczy, byśmy wydali na to góry pieniędzy publicznych, nie można teraz powiedzieć, że się nie da, tak? Albo do roboty, albo sorry, na bok, nie? Wyrzuciłem tak kilku takich meczów, nie? Drugie podejście to jest taka organizacja, nie? To znaczy jest jeden, który wszystko wie i wszyscy inni do niego prą tam o decyzję. Co to powoduje? Oczywiście ten pierwszy model płaski, on oczywiście jest ryzykowny, bo może się okazać, tak jak powiedziałem, no jakiś się wygłupi, coś tam nie pójdzie. Musi być system zarządzania, nadzoru nad tym dość skomplikowany zrobiony. Natomiast ten system ma inną wagę. No taką, że żeby się dopchać do tego na górze, prawda? No to fizycznie no, trzeba mieć czas i miejsce, żeby się dopchać. Nie? Wszyscy się pchają, bo on do wszystkiego, on chce wszystko wiedzieć, wszystkim zarządzać. Żeby był najmądrzejszy, nie da. Zwłaszcza w tak dużym mieście jak tutaj. Ale to jest nie wszystko. Gorsze jest to, że jak musi się na wszystko mieć aprobatę z tej szpicy,
no to ci poniżej mają to, prawda? Po co się będą wychylać, tak? On wymyśli coś mądrego nawet, jego zdaniem, może to być rzeczywiście mądre, a tamten mu będzie zły, wywali go z tym, powie, że to jest bez sensu. Nie? No to on się od razu zniechęca i koniec. Jest. Czyli krótko mówiąc, zasada zarządzania przez delegowanie uprawnień, każdy podręcznik o tym mówi, zarządzania, że tak należy postępować, to jest w Polsce mało popularne. Otóż ja tu się narażę może, ale ja mam taką teorię, że, znaczy no proste powiedzenie, kto to jest polityk, kto to jest mąż stanu. Polityk to jest ten, co myśli o najbliższych wyborach, mąż stanu myśli o najbliższych, następnych pokoleniach. Tak? Ktoś, kto myśli w kategoriach 4 lat, nigdy nie będzie dobrze zarządzał. I teraz, jeśli partie nie potrafią przemyśleć tego i wystawić ludzi, którzy mają co najmniej dwukadencyjną, prawda, tą perspektywę, no to to dają ciało, no bo one po prostu roztrwonią ten cały wysiłek. I to myślę, że Państwo to też widzą z publicznych informacji, że tak to niestety działa. Ja się spotkałem z takimi przykładami, że stosuje się zasadę wyborczą, to w postaci takiego legalnego przekupstwa. To znaczy po prostu pieniądze dzieli się proporcjonalnie do czegoś tam. Nie? Gdzie się ma wyborców, tam idzie więcej, gdzie się ich nie ma, tam idzie mniej. Nie? Kiedyś taką bardzo ważną rzecz z jednym z wicemarszałków dyskutowałem, dotyczyło to akurat Zakopanego. A on tak mówi, nie pan co, tam się wszyscy kłócą. To jest prawda zresztą. Znaczy tam w każdej gminie jest inny układ polityczny, od lewicy do prawicy i wszyscy się wszystkimi żrą. Prawda? W związku z czym rzeczywiście wspólnie niczego nie zrobią. Ale jednak od tego jest ktoś, kto ma instrumenty do koordynacji, do jakiegoś takiego no, zmobilizowania. Tam nigdzie nie jest powiedziane w prawie, że jak się kłócą, to ja nie muszę wywołać jakichś pozytywnych efektów rozwoju, prawda? To jest właśnie moja sztuka, żebym nie potrafił tych kłócących się wziąć za łby, strzelić parę razy i doprowadzić na jakąś normalną drogę. I koniecznie, kończę użyję takiego argumentu. Bo były dwie drogi, strasznie parli do jednej z tych równie ważnej miejscowości, tam Iksińskowo, i druga była do Zakopanego, o której słyszeliście Państwo, awantura taka straszna, o budowę drogi do Zakopanego. I myśmy tam przyszli z pewnymi pomysłami, jak rozwiązać konflikt wokół tej drogi. A on mówi, no dalej się kłócą i tak dalej, ja mówię, co, to odkładamy to, tak? No tak, no co będziemy się tu wygłupiali? A ja mówię wtedy, no dobrze, no to teraz wyobraźmy sobie, pan jedzie do Brukseli, tak? I pan pokazuje pan te swoje zamiary i do Iksińskowa pan ma fantastyczną drogę, a o Zakopanym nic. No myśli pan, że oni tam powiedzą, a co to jest, kurde, bo tam to Iksińskowo, nie? A co u was Zakopane, nie? Więc to jest to myślenie. Nie wolno w ten sposób postępować. Nie można rozrzucić pieniędzy tylko tam, gdzie nas popierają. Oczywiście wyborczo idealnie to działa. No zobaczymy, jak będzie teraz. To jest właśnie ta otwartość na inicjatywy. My musimy wiedzieć, czego ludzie potrzebują, czego chcą, w jaki sposób ich zmobilizować, jak właśnie ich skoordynować, jeżeli taka potrzeba się ujawni. Dobra, jeszcze ostatnia rzecz, przepraszam. Transport zrównoważony. Termin zrównoważony jest coraz bardziej, chcę powiedzieć, pauperyzowany. Znaczy, przeczytałem w programie jednej z partii, że proponuje zrównoważony rozwój kraju, a potem się zorientowałem, że dla nich to nie jest zrównoważony, tylko równomierny. Znaczy, tam gdzie się wybili, to tam ich w łeb, a tam gdzie są leniwi, no to trzeba ich zmusić, żeby się wzięli do roboty. Czyli krótko mówiąc, by średnia była wszędzie. Taki pomysł był na zrównoważenie. To jest oczywiście kompletne nieporozumienie, bo nawet przeczytałem w tej sprawie równowagi taki znakomity esej profesora Kołakowskiego, który dokładnie mówi w ten sposób, że jeżeli zaczniemy mówić o równości w kategoriach intelektualno-ekonomicznych, to się wykończymy, no bo biologicznie jesteśmy różni, prawda? I są tacy, którzy pociągną, a są tacy, którzy nie pociągną. Jeżeli tym, co pociągną, my nie zaproponujemy jakichś warunków, to oni po pierwsze wyjadą z kraju i to się stało przecież masowo w tej chwili, a po drugie, albo powiedzą, a to mamy w nosie, nie? No, jako tak zwana inteligencja pracująca za komuny, bo ja z takiej rodziny pochodzę, no myśmy nie przykładali się do budowy socjalizmu w tym kraju, za to żeśmy uczyli się języków, jeździli na nartach, chodzili po górach, było w miarę rozsądnie i w miarę fajnie. I po prostu nikt by nas nie zmusił, żeby, żaden komunista, żebyśmy budowali ustrój, który uważaliśmy za po prostu zbrodniczy. Nie? I to takich ludzi było przecież chyba większość. Nie? Albo część była taka, która olewała to wszystko i już, no, i koniec.
I to jest to, co mówi Kołakowski. Nie ma takiej możliwości. Równość nie na tym polega. Równość polega na tym, żeby wydusić z całości jak najwięcej możliwości. Wtedy dopiero możemy się posuwać. Natomiast zrównoważony rozwój jest kompletnie czymś innym. Zrównoważony rozwój to jest taki rozwój, w którym używamy zasoby, tak jak to jest tutaj napisane, zasoby odnawialne poniżej ich zdolności regeneracji oraz nieodnawialne poniżej możliwości rozwoju ich odnawialnych substytutów. To jest dosyć skomplikowane, ale jak się w to wczytać, to po prostu chodzi o to, że jeżeli, weźmy tak energetycznie, nie? Jeżeli zaczniemy produkować więcej prądu z energii odnawialnej niż z paliw kopalnych, to prędzej czy później te paliwa kopalne nam zanikną. To jest to, co Niemcy teraz proponują. Oni planują, że do 2050 roku już w ogóle porzucą paliwa stałe. Będą mieli energię wiatrową, słoneczną, tam jakąś jeszcze i już. I to jest właśnie zrównoważenie. Nie zużywamy tego, co następne pokolenia by mogły jeszcze potrzebować. Bo to trzeba o tym pamiętać, że my zużywamy, jakby tak posłuchać tych, kto mówią o skażeniu powietrza, to my zużywamy tlen naszych wnuków, prawnuków i tak dalej. Po prostu oni nie będą mieli już tego tlenu, bo my go zużyjemy. No i tak to mniej więcej widać. Ja pozwolę sobie wykorzystać już tutaj przywilej moderatora dyskusji, bo wykład trwa już właściwie prawie godzinę, a chciałbym jednak dać możliwość wrócić do tego meritum. Wątków pojawia się bardzo dużo, a jednak chciałbym, żebyśmy wrócili do tej kwestii naszego zaginionego śródmiejskiego kwartału, a wydaje mi się, że część takich rzeczy, które trochę już prowokują, do tej dyskusji się pojawiło. Ja chciałbym, żebyśmy może wrócili do tego slajdu, który Pan pokazał wtedy, właściwie takiej diagnozy problemu, czyli tego i braku myślenia strategicznego. Właśnie tak to zrozumiałem, że odziedziczyliśmy to miasto historyczne, które no jest jakie jest, no nie było planowane do transportu. Właściwie tak jak patrzymy, to rozwój miasta, on nie było planowane takiego transportu, którym funkcjonujemy teraz. Właściwie jakbyśmy popatrzyli na przykład na XVIII-wieczny Dublin, to było takie miasto w XVIII wieku, piąte co do wielkości miasto w Europie, gdzie właściwie planowanie ulic jako takiej przestrzeni publicznej było pretekstem dla stworzenia lokalnego samorządu. Tam powstała taka komisja pięknych ulic, która właściwie kształtowała przestrzeń publiczną i to było takie zadanie generowania właśnie pewnej wizji wspólnej, kształtowania pięknej przestrzeni publicznej, ale i porządkowania tych ulic, czyli na przykład wywalanie koncesji na handlowanie bądź nie, na kształtowanie pewnego układu komunikacyjnego, ale w znaczeniu takim bardziej pieszym niż drogowym, ale faktycznie to była pewna wizja, która porządkowała myślenie o mieście. No ja rozumiem tutaj z tego wykładu trochę tak krytycznie, że mamy pewien bardzo skomplikowany organizm, który właśnie nie był planowany transportu. Chcemy zachować, czy właściwie zaplanować tą przestrzeń dla, nazwijmy to, możliwości obsługi we współczesnym świecie, które, jak powiedzieć, no, mają zupełnie inne wymagania. Zwracam uwagę na to, o czym Pan powiedział przy wprowadzeniu, że właściwie to miasto kiedyś było kompaktowe, teraz się rozlało, ale cały czas te potrzeby dojazdu, przyjazdu, one funkcjonują. I one też bardzo mocno wpływają na to, jak kształtuje ta przestrzeń. To jest jeden z takich rzeczy. Ja pomijam wątki zarządzania. One są istotne, ale dla mnie to jest ważne, to, czy my jesteśmy instytucjami, które budują infrastrukturę drogową, czy właściwie wiemy, po co to robimy. I tak to zrozumiałem, ten wątek, który się pojawił. I też bym zwrócił uwagę na tą otwartość na nowe rozwiązania. Wydaje mi się, że to chyba jest duży problem. My, jeśli mamy problem z otwartością w ramach, jak powiedzieć, profesji zajmujących się projektowaniem, to co dopiero jeszcze w ogóle dyskusja miejska? No, przecież to była kwestia wielkiej debaty o transporcie rowerowym. Ona, wydaje mi się, może się tutaj Pan ze mną zgodzi, a Państwo też, ona jest w dużej mierze generowana przez organizacje pozarządowe. No oprócz też środowiska transportowego, które tam powoli zaczyna zmieniać kurs, ale jak powiedzieć, no rewolucja idzie chyba z innej strony. Więc ja bym tutaj, podsumowując trochę to, co ten taki trochę długi wstęp wykładowy, bym zwrócił na to uwagę. No i pytanie takie, no, do Pana, ale też do Państwa i poproszę też o zaangażowanie w tę dyskusję, albo pytanie do prelegenta, jest, czy faktycznie mamy ten problem, że mamy organizm, który nie do końca wiemy, jak rozwiązać jego problemy transportowe, że one właściwie się pojawiły, że mamy tą strukturę, która w ogóle nie odpowiada, a może inaczej, ona może odpowiadać współczesnym potrzebom, ale do końca nie wiemy, jak to zrobić i gdzie może tkwić ta dobra korekta kursu, co powinniśmy zrobić, żeby z jednej strony uszanować to miasto historyczne, bo wydaje mi się, że to, co dotychczas robimy, to jednak nie jest dobry kierunek, że
My cały czas jednak faktycznie zgodzę się z tym, mamy listę inwestycji, ale do końca nie potrafimy sobie powiedzieć, co one wywołają. No i gdzie państwo i gdzie pan, pan zasugerował to rozwiązanie. Jeśli mogę coś zaproponować, no, jako strona, możemy pójść do dyskusji. Chciałem sobie jasno powiedzieć, jeżeli w Śródmieście będzie traktowane jako koncentracja ogólnomiejskich usług najprzeróżniejszych, prawda, to to powoduje, że oczywiście musimy przewidzieć, skąd się tu wezmą ludzie, którzy będą pracować i którzy będą klientami. I oni wygenerują jakiś ruch. Drugie skrajne podejście jest takie, że zrobimy z tego czystą dzielnicę mieszkaniową, a gdzieś tam wybudujemy nowe centrum, Łodzi. To miasto lat 70. Dokładnie, oni próbowali się przenieść tam na tą Aleję Piłsudskiego i wszyscy myśleli, bo za komuny chodziło o to, żeby zerwać z historią, prawda? Historia to być taki skansen, a my tutaj nowe te, no takie... To nie tylko za komuny, w ogóle myślenie modelistyczne o mieście, to była segregacja i bardzo też takie oddzielenie miasta historycznego, taki skansen, niech to sobie tam zostanie na bok. My budujemy miasto, które będzie funkcjonowało jako taka nowa życie maszyna, czyli ma miejsca mieszkania, pracy, rozrywki, one zupełnie oddzielone od tych takich struktur, które są zupełnie inne. Śródmieście jest złożonym organizmem, właśnie gdzie te wszystkie rzeczy się nakładają, są na bardzo małym obszarze. Tak jest. I krótko mówiąc, jeżeli postanowimy, że Śródmieście ma być to wielofunkcyjnym centrum aglomeracji, to musimy wiedzieć, że to jest zarządzanie, tym będzie trudne. Nie? A liści, no większość metropolii tak działa, prawda? Że właśnie te starsze części z czasem tak czy inaczej ewoluują, no jednak one są już na pewno XIX-wieczne, prawda? Czyli już nie mówię o początku XX, ale generalnie na tym to polega. Czyli jeżeli się na to decydujemy, no to musimy ponieść konsekwencje i tylko twardo pewną zasadę wdrażać. Nie? Natomiast jeżeli powiemy sobie nie, to będzie skansen, to sobie nie wyobrażam w Łodzi. Znaczy, teoretycznie można by powiedzieć, no to mieszkaniówka niech to będzie, porządna mieszkaniówka. Niestety to skończy się bardzo źle, bo zwykle mieszkańcy z takich starych, substandardowych domów się wyniosą na obrzeża do własnych domów, a tu zostanie tak zwany lumpen proletariat, a potem my jeszcze nie mamy problemu imigrancji, który może się pojawić pewnego dnia. I to co miasta amerykańskie, miasta przeżyły przecież, bo to dokładnie tak by mogło być. Więc ja myślę, że może państwo powiedzą, jak wy sobie wyobrażacie właśnie te funkcje centrum miasta. Za tym idą uciążliwości, to nie ma co do tego wątpliwości. Jakieś uciążliwości będą dla tego Śródmieścia, jeżeli to będzie żyjące centrum miasta. Ewentualnie mam jeszcze jedno pytanie takie, które też może trochę naprowadzić, bo ja Kraków kojarzę jako jedno z właściwie z pierwszych miast chyba w Polsce, które właściwie wyłączyło ścisły obszar Starego Miasta z ruchu kołowego, jeszcze w latach 90. Jeśli dobrze pamiętam. 80. Czy 80. Pod koniec, tak. No tak, to znaczy, ale... Jak to się wtedy stało? Bo to też w kontekście rozmów, bo to jest ten wybór polityki, o których pan mówił, czyli że bardzo świadomie mówimy, tutaj jednak nie ma miastu, to jest pewna święta strefa, oczywiście względów kulturowych, no przede wszystkim, no i też zabytkowych, to jest właściwie bardzo wartościowy obszar, ale to jednak była restrykcyjna polityka i wtedy rozumiem bardzo ważna w latach 80. No bo to można porównać z Kopenhagą, która jeszcze w latach 70. zrobiła bardzo detektowany krok, też bardzo taki drażliwy politycznie, można powiedzieć. Tak. To jak to wyszło po Krakowie? I właśnie co wygenerowało? W Krakowie podstawą była decyzja w latach, to był koniec 70. lat, kiedy był pomysł nowego centrum w rejonie dworca kolejowego. Tam miał być tam plus rejon Ronda Mowickiego. I tam planowano nowe centrum Krakowa, a Stare Miasto dla turystów. I była bardzo ożywiona dyskusja i uchwalono plan tak zwany ogólny w 78 roku, który to przewidywał, 8 albo 9. I 10 lat później się wycofano z tego, z hukiem zresztą. To już nie chcę wchodzić w szczegóły. W każdym razie tam był taki klasyczny błąd arogancji takiej planistycznej. To znaczy wyobrażano sobie, że na miasto o układzie promienistym, nie, z dosyć małym tym sercem, reszta to drogi były takie, na to nałożono prostokątny układ, taki rusztowy tak zwany. Nie? To jest nie do wykonania, no bo nawet fizycznie pewnego dnia trzeba zacząć burzyć jakieś fragmenty, prawda, żeby poprzeprowadzać te arterie i to zrobiono w dwóch, trzech miejscach i za głowę się złapali, że to po pierwsze będzie 100 lat trwało, a po drugie co chwilę konflikt. Nie? I wtedy się wycofano, pod koniec 80. lat się z tego wycofano i wobec tego i to zamknięcie było konsekwencją tego, bo po prostu Stare Miasto, to żyjące, funkcjonujące z bankami, prawda, tam dużo mieszkańców jeszcze wtedy było, jeśli dobrze pamiętam, w Starym Mieście było chyba 50 tysięcy mieszkańców, teraz są 3 tysiące. Reszta banki i biura i tak dalej.
Po prostu ten tygiel użytkowników tego Starego Miasta powodował takie napięcie komunikacyjne, że się nie dało. Polecam, jakby ktoś chciał to przestudiować, projekt tramwajowy w Strasburgu. To jest rewelacyjne przedsięwzięcie. On nam bardzo pomógł, byśmy się poznali z ludźmi z tego Strasburga, jak budowaliśmy tramwaj szybki w Krakowie. I wzięliśmy od nich wzorce na to. Oni właśnie też mieli sytuację, w której Stare Miasto przepiękne. No XIV-XV wiek, te oryginalne, cudowne zupełnie obiekty. A to wszystko było w morzu samochodów. Nie? Tam wszędzie można było wjeżdżać. I to ciekawe, że tego typu rewolucje to raczej robią socjaliści. Tam socjalistyczne władze to wywołały. Potem ta pani, która była merem, była dwie kadencje, potem był jej zastępca, potem przegrał wybory, była pani konserwatywna i po jednej kadencji już nie mieli dość. Wrócili do tych socjalistów. Ja tam jestem konserwatysta, ale tam ci ludzie mądrzy socjaliści. Natomiast tutaj w Polsce też to ma znaczenie, proszę Państwa, ma znaczenie, czy ktoś jest lewica, czy prawica. Ewidentnie dla mnie lewica ma bardziej większą odwagę w modernizacji. Nie zawsze to dobrze wychodzi, ale generalnie ma większą odwagę, natomiast tak zwana prawica, może inaczej, konserwatyści, bo nie chcę mówić, u nas prawicy takiej fizycznie to mało jest bardzo. Natomiast konserwatyści, no oni w tej swojej konserwatyskości po prostu gubią to, że czas płynie. Nie? Jak czas płynie, to coś się dzieje, coś trzeba zrobić. Bo jak się nie robi, no to się cofa. Więc tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Miałam pytanie, powiedział Pan, że w latach 80. czy tam 70. pomyślano o tym, żeby w Krakowie przenieść to centrum dla mieszkańców, a Starówkę zostawić Stare Miasto zostawić tak. Dla turystów. To się de facto stało, pan powiedział, 3000 mieszkańców zostało w śródmieściu, znaczy w centrum Krakowa. Ja często jeżdżę do Krakowa i mieszkam zawsze w tak zwanych apartamentach, czyli po prostu mieszkaniach. Za każdym razem jestem co najmniej raz na 3 miesiące w Krakowie, za każdym razem mieszkam w innym mieszkaniu. Myślę, że pewnie jest 70% mieszkań, które tam są, kamienic, które tam są, to są kamienice, w których wynajmuje się mieszkania teraz. Tak, no ale to są mieszkańcy. Chwilowi, ale mieszkańcy. Nie, chodzi o to, co tam się dzieje w tych domach, tak? W momencie, kiedy to jest mieszkanie na wynajem, czy hotelik, czy hostel. Nie, ale przebywa kilka dni, o to mi chodzi. To nie jest mieszkanie, mi chodziło o co innego. Mi chodziło o to, że to było centrum miasta, normalne, tak jak zawsze. Natomiast stopniowo te wszystkie funkcje ogólnomiejskie, typu urzędy, banki tam i tak dalej, one wypierały tych mieszkańców i tak jest do dzisiaj po części, prawda? I w tej chwili jest próba równoważenia tego, oczywiście przegrana, bo rzeczywiście to, co Pani wspomniała, że właściciele domów idą w kierunku zwiększenia renty z tych budynków. No i już, no jak mu się bardziej opłaca wynająć Amerykaninowi, który przyjechał na staż, to wynajmie tym Amerykaninowi z rodziną, nie? Ale jak mu się bardziej opłaca wynajmować na dni, prawda, czy już nie chcę mówić na godziny, no to też to zrobi i już. Ale to nie zmienia faktu, że to jest obsługa ludzi. A nie na przykład jakiś fabryki. No był taki słaby przypadek, mieliśmy na małym rynku sklep meblowy. Nie? I tam ciągle ciężarówki z tymi meblami. Pamiętam, jak zostałem wiceprezydentem, to musiałem wygonić ten sklep meblowy, a jeszcze mogłem wtedy, bo nam handel podlega, jak to się mówi. I wywaliliśmy ten sklep meblowy, bo to był koszmar. Po prostu on stał tam ten meblowóz taki. I powoli to się przekształcało w taką stronę. Czyli wie pani, to się zaczyna w sposób jakiś mniej lub bardziej sterowany, a potem już idzie na żywioł. I trzeba umiejętnie, nie wszystkie instrumenty są, bo to nie jest tak prosto z podatkami i tak dalej. No trzeba pilnować tego, żeby się to nie ten. No, dzisiaj centrum Krakowa kipi, zwłaszcza w sezonie, prawda? Już niektórzy uważają, że to jest lekka przesada, bo tak zwany British working class trochę dominuje, zwłaszcza, że są zwykle nawaleni dość zdrowo. I to nie jest najciekawsze. Już są pierwsze knajpy, gdzie jest napisane no Brits allowed. Także, że tak to wygląda, ale no generalnie jest ruch bardzo duży i to jakoś tam funkcjonuje. Ja bym trochę uzupełnił to pytanie, bo takie dyskusje w Łodzi są dosyć silne. Ja pamiętam dyskusję o studiu systemów transportowych, gdzie ten wątek ze strony projektanta padł i on jest chyba istotny. I też to się wiąże z, polecam tak przy okazji poznać się z takim raportem Przestrzeń Życia Polaków, bo ona teraz jest opracowana, właściwie jest dostępna na stronach SAP-u, to jest inicjatywa prezydencka i tam Aleksander Nowogór, on wspomniał o takich rzeczy, że Polacy są trochę uzależnieni od samochodów. Właściwie bardzo tam jest wyraźnie powiedziane, ale wracając do Łodzi. Tu pojawił się pewien wątek, który jak powiedział, został zasugerowany, że jednak wyzwaniem jest zapewnienie miejsc postojowych w śródmieściu i taka teza też była, z tego co rozumiem, lansowana, że
niemożliwość zapewnienia tych miejsc postojowych dla mieszkańców może być potencjalnie traktowana jako taki właśnie taka destymulanta, że to może być coś traktowane, że jednak ludzie wybiorą inne miejsce zamieszkania. No i zastanawiam się właściwie w tym kontekście, czy no, z jednej strony mamy tutaj dosyć duży konflikt interesów i jak to może być rozwiązywane? Czy to jest faktycznie, tak jak Pan powiedział, 20% tych takich twardogłowych samochodziarzy powiedzieć decyduje? Czy to jest taka sytuacja, że tu ogon macha psem? Czy faktycznie jest możliwość już równoważenia tego interesu? I na ile te rzeczy są, tak jak Pan mówi, realne do oceniania i zmierzenia, na ile już wchodzimy w taką strefę pewnych grup interesów, która może być, jak powiedzieć, no, sprawniejsza niż inna? Ja nie wiem, jak się historia potoczy, bo już mi tam niespecjalnie się tym interesuje na emeryturze. Natomiast wiem, jak było. Jak jest w różnych krajach, które są na różnych etapach. Nie? Nowy Jork na Manhattanie samochodem do pracy dojeżdża 20%. No, w kraju tak zmotoryzowany, no, po prostu się tam A nie zmieszczą, B $8 godzina. Prawda? I już, no i nie ma. Oni też mogą drążyć tam w dół, te, ileś tam tych pięter, te parkingi, prawda? Teoretycznie mogliby to zrobić. Los Angeles tak ma. Los Angeles ma 1/3 powierzchni centrum, jest przeznaczona dla samochodów. 1/3 powierzchni. Prawda? No to jest oferta dla nas nie do w ogóle rozważenia, nawet nie mówię o akceptacji, bo to oznacza, ja pamiętam, jak właśnie przy tej ulicy Karmelickiej była dyskusja z radnymi, no to się strasznie awanturowali, że co, no to ja powiedziałem, sprawa jest prosta, to którą pierzeje 19-18 wiecznej kamienic burzyny, prawą czy lewą, no bo dla nas drogowców obojętne, prawda, którą burzymy, wiemy, że jak jedną zburzymy, to i kościoła kawałek urwiemy. No i oni zaczęli tam się denerwować, co ja im to opowiadam, no ale no taki jest wybór, innego wyboru nie ma, kropka. Więc tu instrumenty są jasne, płatne parkowanie, nie ma rady na to. Nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce Sejm uchwala maksymalną opłatę parkingową i on dostosował do Nowego Sącza, że tak powiem. Tak? W związku z tym w wszystkich dużych miastach się nie da zaparkować, bo jest za niska opłata, mówiąc krótko. Nie obrażając Nowego Sącza, oczywiście. Są dwa miasta duże, w których pracowałem, gdzie nie ma opłat za parkowanie. Nie? W jednym z nich prezydent, chcąc wygrać wybory, zapowiedział, że zlikwiduje, zrobił to. No ale potem mieszkańcy powiedzieli, no dobrze, ale gdzie my mamy parkować? Nie ma gdzie zaparkować. Mało tego, myśmy mu robili tam taką analizę, zrobiliśmy badanie, okazało się, że 80% samochodów, które stoją w Starym Mieście, gdzie jest Urząd Miasta, całe mnóstwo różnych instytucji, to są samochody pracowników tych instytucji. Nie? Ja wtedy zapytałem prezydenta, czy pan urządza sytuacja, w której biznes nie przyjeżdża do pana centrum miasta, bo nie ma gdzie zaparkować. Bo sorry, ale biznes lubi podjechać, tak? Bankierzy muszą w ogóle podjechać pod ten, bo to przepisy są takie o bezpieczeństwie. On musi mieć stanowisko samochodowe pod samą bramą. Więc czy to jest w porządku? No zaczął się lapać potem, no i później powiedział, no to pracujemy nad tym, no zrobiliśmy analizy tam i tak dalej. No i później o mnie mówili, a to ten, co nam fundnął opłaty za parkowanie, ale prezydent był porządny. W Krakowie było dokładnie tak samo. Wynajął plac gdzieś tam w pobliżu dla pracowników i tam samochody sobie stawiają ci, co muszą. Więc płatne parkowanie to po prostu nie ma innego wyjścia. A drugie rozwiązanie no to jest transport publiczny. I ten zrównoważony transport polega na tym, że każdy może dojechać, każdy, kto potrzebuje, ale nie każdy może wybrać sobie środek lokomocji. Tu już pewne instrumenty nacisku są wywierane, czy przez opłatę, no, czy przez jakieś strefy właśnie zamknięte dla ruchu, no, tego typu rzeczy. Nikt na razie powszechnie nie wymyśli nic nowego, no ten Londyn i tam już parę innych miast w tej chwili ma opłatę za wjazd do centrum, prawda? I ta opłata spowodowała spadek frekwencji o 15%, znaczy 15% mniej samochodów wjeżdża, ale te 15%, które ubyło, spowodowało usprawnienie ruchu, bo to nie jest liniowe, nie? Tam przepustowość, jak się zbliża do granicy przepustowości, to te krzywe tam zatłoczenia są, tak idą w górę, prawda? Wobec tego, jak jest 15% z tej góry zejdziemy, to wygoda ruchu jest dużo większa. A równocześnie oni zbierają pieniądze i te pieniądze są przeznaczone na transport zbiorowy. Czyli po prostu jednym instrumentem załatwili i zmniejszenie ruchu samochodowego i te, bo muszą dać rekompensatę za to, że i na tym polegają zresztą systemy demokratycznego podejmowania decyzji w tej dziedzinie. Tam były konsultacje, było referendum i przeszło. Tak? W Sztokholmie zrobiono też taki system, jak już Londyn działał, to wiadomo, że to może zadziałać.
to w Sztokholmie zrobiono eksperyment najpierw, to znaczy zainstalowali ten system tak na brudno, powiedzmy, jakoś i po tam jakimś czasie ten zrobili referendum. I referendum poszło na nie. Znaczy okazało, że mieszkańcy ścisłego Sztokholmu głosowali na tak, a mieszkańcy obrzeża na nie, no bo oczywiście ich to bardziej kłuło, nie? I wtedy rząd zrobił kawał, bo i przez parlament przeprowadzili ustawę. I zrobili to ustawą, to, ten system opłat i on bardzo dobrze działa, ten system. I po prostu spowodował zmniejszenie zatłoczenia i no tutaj cały pomysł tramwaju regionalnego był taki. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie to, ale skrócenie czasu przejazdu był 40% w pierwszym podejściu. Miałem powiedzieć coś gorzkiego. Gorzkość jest taka, że tu niedaleko stąd przy okazji manufaktury przerwana została koordynacja, niestety. Czyli tam zrobiono takie rozwiązania drogowe, że nie ma możliwości skoordynowania pojazdów, które jadą z dwóch stron. Tak? Znaczy koordynacja sygnalizacji polega na tym, że jedzie się tą zieloną falę. To jest dość skomplikowane, bo to na dwóch kierunkach oni się muszą schodzić w tych samych lukach czasowych, na tych samych skrzyżowaniach. I przez to, że tam namieszali przy przeróbkach wjazdów pod manufakturę, nie da się tego zrobić, tam muszą stawiać samochody. Prawda? I to powoduje, że ten system nie działa tak powinien działać, ale i tak jest, no niebo lepszy niż był. No tramwaj regionalny jedzie dłużej niż jechał przed modernizacją. Taka jest. Od końcówki do końcówki. Tak. No to być może to. Wie pan, często jest tak, że na przykład na kolejach jest ten problem, że też się wydłużają czasy przejazdu, a potem się okazuje, że na przykład dodanie przystanku. A to dodanie przystanku zawsze wywołuje wydłużenie czasu przejazdu. Jedną rzecz, jeśli można zapytać, bo tutaj pani odpowiadając, różnica w centrum polega, jest fundamentalna i polega między tą propozycją, o której mówiliśmy, że pan mówił, że będzie z boku, a to w środku, że był to naprawdę intelektualnie twór chory i nawet nie dlatego, że on po prostu był tylko wycinkiem rzeczywistości świata. To, że ludzie gdzieś chcą pójść, o tym decyduje jak gdyby pula informacji, którą pozyskuje się przebywając w przestrzeni miejskiej, właśnie chodząc po ulicy, funkcjonując w sieci i w sieci miasta. Tak. I dlatego nawet jakby tam wybudowano to centrum z tymi konfliktami, to i tak ludzie by chodzili po starym Krakowie, a nie po tym nowym Krakowie, bo doświadczenia nas uczą, że wybudowane nowe centra bardzo rzadko się sprawdzają i generują taką właśnie, są takim nośnikiem informacji, który ludzi jest w stanie zainteresować i stworzyć aurę miejską, w której się dobrze czują. Ja chciałem tutaj do tego parkowania jedno słowo powiedzieć, bo w Łodzi ja po prostu nie jestem człowiekiem, który ma dwie podróże dziennie niestety, mam ich wielokrotnie więcej i niestety w centrum, do urzędów, do tych wszystkich. One się tak dziwnie mieszczą w centrum akurat, a nie gdzie indziej. Ja muszę ze sobą wozić torby różnych dokumentacji, innych rzeczy, żadnym rowerem nie pojadę, ani żadnym tramwajem. Nikt mnie do tego nie namówi. Jeżeli już, to pójdę na piechotę. A jeszcze taksówka. Jeszcze jest taksówka, tak. Ale chciałem do tego parkowania. W Łodzi był takie miesiąc czy dwa miesiące, kiedy tutaj radni nie zadbali o to, żeby tam zgodnie z prawem wszystko funkcjonowało i przerwał się system płatnego parkowania. I muszę powiedzieć, że Dokładnie taki sam kłopot miałem ze znalezieniem miejsca, to znaczy znajdowałem je tam po określonym czasie. Czy było parkowanie płatne, czy nie było płatne parkowanie. To jest, natomiast doprowadza mnie do białej gorączki brak pewności dojazdu na czas. To, że miasto może mnie zaskoczyć korkiem tam na 5 minut to pal 6, ale że struktura jest tak zmontowana, że mogę utknąć na 40 minut. Wychodzę na niepoważnego faceta, płacę kary umowne, tysiące rzeczy. Jestem niesprawnym mieszkańcem tego miasta wtedy, a głównie biznes w tym momencie. I to jest kluczowa sprawa, o której jeśli można było coś usłyszeć, na przykład z taki punkt widzenia na miasto. I druga jeszcze także rzecz, gorąca prośba, właśnie tak, przepraszam, tak wtrąciłem z tym centrum się, właśnie nazywanie pewnych rzeczy po imieniu, czyli dochodzenie jednak do sedna sprawy jest kluczem do zrozumienia się i w ogóle brania udziału w debatach kulturalnie, bo można jeszcze używać, prawda, podniesionego głosu.
chodzi mi o wielkość struktury Łodzi. Po prostu nie możemy rozmawiać i jak gdyby równoważnie traktować Krakowa i struktury Łodzi, prawda? Bo są to zupełnie o różnym charakterze obszary. Jeżeli już mówimy o Krakowie, to takim o wiele, wiele większym i możemy wtedy je porównywać, bo tam w Krakowie też mamy XIX-wieczną strukturę. To w debacie prowadźmy tego rodzaju porównania. I dlatego ja na przykład, na chwilę odrywając się, spróbuję z panem polemizować w dwóch kwestiach o tym jak gdyby rozumieniu istoty rzeczy w systemie transportowym. Ja nie zgadzam się z poglądem, że samochód wjechał do miasta w XX wieku i je jak gdyby zawłaszczył. To znaczy, na potrzeby tego sporu się nie zgadzam w tej chwili, bo po części to jest racja. Bo ilość dorożek, ilość dorożek w Londynie w XIX wieku była 3 razy większa niż oglądamy samochodów tutaj na tym Placu Wolności. Ja chcę zwrócić uwagę, że Piotr Kiri zginął pod kołami powozu, wolno jadącego pojazdu. Tego było tam tyle, po prostu tyle było tych pojazdów. I jeżeli akurat cywilizacji nie dotknąłby silnik spalinowy, to by tu jeździły, dokładnie byśmy dyskutowali tak samo. Co zrobić ze strukturą miasta? Dlatego gorąca prośba, żeby zwrócić także na ten aspekt uwagę. Jeżeli zabraknie nam benzyny, to jak będziemy jeździć? No poczekamy ze 30 lat, aż się odrodzi populacja koni i powozy nas zaleją. Znaczy może przesadzam do tego, że już na światło słoneczne będą jeździć te pojazdy albo na inne rzeczy. Ale wymyślono w międzyczasie komunikację miejską od czasu tych powozów, które rosły... Jeszcze dodam do tego jedną rzecz. Tak, bo faktycznie to, o czym też zapominamy, chyba też w historycznym rozwoju miasta, że faktycznie zanim oczywiście ten transport indywidualny do pewnego stopnia funkcjonował, ale skok taki przestrzenny w ogóle rozwoju miasta w dużej mierze też zapewnił transport zbiorowy. Właściwie instalacja czy rozwój tramwaju, rozwój kolei miejskiej i tak naprawdę pozwolił na taki radykalny skok przestrzenny i rozwój miasta. Ale to był jeden z takich elementów generujących możliwość dowożenia masowego dużych ilości ludzi na dużo większych dystansach niż zapewniał to ten transport. W Łodzi tak, w niektórych obszarach na mniejszą skalę, ale ma pan rację tutaj jak najbardziej. Ale faktycznie ta dyskusja jeszcze trochę odnosząc się do tego załatwienia biznesu i pewnego sposobu przenoszenia się przez miasto. Ja pamiętam taką scenę i też dyskusję z oficerem rowerowym z Dublina, który wprowadzał system roweru miejskiego i to było fascynujące, bo oni właściwie zrobili, to też taki przykład polityki, która została wprowadzona. Ja to mówię niekoniecznie, żeby prowadzić rowery, chociaż bardzo nie kusi, bo z kolei jestem rowerzystą przede wszystkim. Pieszym, ale to też ilustruje pewien taki mechanizm, który został wprowadzony. Tam zrealizowano bardzo duży projekt infrastrukturalny. Wykopano tunel po prostu prowadzący od obwodnicy do portu, wyrzucając ruch tranzytowy samochodów ciężarowych wożących kontenery z centrum miasta, plus wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę w ścisłym centrum. Właściwie wprowadzono też około 30 i wyrzucono ruch tranzytowy. Wprowadzono w tym samym momencie, właściwie dzięki takiemu dealowi z dużą firmą reklamową, tam jest bardzo zamordystyczny system planistyczny, przynajmniej jeśli chodzi o te kwestie planistyczne i w taki sposób finansowano wdrożenie roweru miejskiego, czyli właściwie za wynajęcie przestrzeni reklamowych, oni dostali taki pierwszy zastrzyk kasy, za który kupiono i zaczęto wprowadzać system. Ale najważniejsza rzecz to była ta zmiana kulturowa, bo rowery obsługiwały trasę przy głównej rzece miasta, która łączyła się z taką nową dzielnicą biznesową. I właściwie szokującą rzeczą dla osoby, która przyjeżdża z kraju środkowoeuropejskiego, był widok dwóch panów w garniturach, bawiących swoje teczki. Podejrzewam, że ich miesięczna pensja to była, nie wiem, tam stukrotna wielkość mojej urzędniczej, którzy sobie wsiadają na ten rower i jadą. Oczywiście to był pewien szok kulturowy, ale później rozmawiałem z tym urzędnikiem. Ja mówię, że faktycznie kulturowo zaczęło to się zmieniać. To była kwestia właśnie i oszczędności przede wszystkim, nawet na taksówkach, bo to jedna rzecz generowała. Drugie zniknęło to też takie tabu, biznesmen w garniturze jedzie na rowerze. To były rowery projektowane tak, że można było poruszać się właściwie dosyć komfortowo.
No i trzecia rzecz to też właśnie ta przewidywalność czasu dojazdu, która właściwie w przypadku pewnego środka transportu, no, samochód jest dużo bardziej rzeczą, która zajmuje przestrzeń publiczną, porusza się w dosyć ograniczony sposób. Dla mnie takim kontrastem jest możliwość sprawnego przejechania właśnie na zielone czy na Rutowicza, mijając po prostu długi sznur pojazdu, więc wydaje mi się, że to myślenie o pewnym środku transportu bardzo dużo może determinować, ale to też, jak powiedzieć, wydaje mi się, że często jest ten problem przyzwyczajenia do pewnych rzeczy, których już funkcjonują bardzo mocno. I ten taki skok na głęboką wodę i zmiana tego środka transportu często jest bardzo taka, no, trudna na początku. Wiadomo, że miasta takie wygodne do mieszkania to są takie między 500 000 a 700 000, jest ten rząd wielkości. Miasta większe mają troszkę inne problemy, mniejsze też są inaczej. Natomiast te miasta właśnie średnio duże, one mają podział ruchu po 1/3. Rower zbiorowy i publiczny i samochody po 1/3. To powoduje, że rzeczywiście nie czuje się szczytów samochodowych. Bo rzeczywiście, gdzie są szczyty? Na wjazdach do tych miast. Bo to ci goście z tych osiedli satelickich, prawda? Oni przytykają bloki. Tu w Polsce też to już widać bardzo wyraźnie, że ruch jest, zwłaszcza rano, ruch jest większy na trasach blotowych niż w śródmieściu. Więc to jest jakby taka jedna uwaga. Jeśli chodzi o rowery, to już od dawna wiadomo, że użycie roweru będzie duże wtedy, kiedy powstanie system. Czy jest tam taki wskaźnik, ilość kilometrów na mieszkańca dróg rowerowych i od pewnej wartości w górę nagle zaczyna przybywać tych używających tego. No bo faktycznie, no, bezpieczeństwo jest bardzo ważne, plus szybkość jakaś rozsądna. Jak się trzeba przebijać po chodnikach tam i skakać po krawężnikach, to wiadomo, że tempo jazdy nie jest duże. Natomiast teraz też jeszcze słyszałem parę razy niedawno, że jak się z politykami o tym rozmawiało, to oni zawsze: no zaraz, ale przecież co to tam, rekreacja to nie trzeba. Nie chodzi o rekreację, prawda? Tu chodzi o normalne używanie, to jest normalny środek lokomocji. To się w wielu miastach już przebiło, ale nadal żadne miasto nie przekroczyło 6% użycia samochodu, roweru. Co jest wskaźnikiem początkowym, tak to powiem. Jak mówię, w Niemczech jest to po 1/3. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, o której może warto jeszcze, jakby Państwo chcieli dwa słowa. Czy transport warunkuje rozwój ekonomiczny? Myślę, że w Łodzi warto o tym szczerze rozmawiać, bo miasto ma problemy zasadnicze zupełnie. Ale z transportem czy z infrastrukturą? Nie, no, sam mówię o transporcie. Znaczy jest taka teza, jak się czyta strategię rozwoju kraju, jest taka teza, że dzięki temu, że będzie autostrady, będzie puchnie rozwój gospodarczy. Ucho od śledzia. To jest nieprawda. Znaczy żadne badanie tego nie potwierdza. Żadne. Są badania, które mówią coś wręcz odwrotnego. A prawda jest prawdopodobnie o wiele bardziej skomplikowana niż... Jest takie badanie europejskie zrobione, gdzie właśnie, no, zaprzeczyli istnieniu takiego związku, no bo postawienie takiej tezy oznacza jedno, że jak ja gdzieś zrobię porządną usługę komunikacyjną, no to tam mi musi buchnąć, prawda? Zawsze sobie przypominam autostradę, którą jechałem w Emiratach Arabskich, oświetloną na pustyni. No nikogo tam nie było, dzikie wielbłądy biegały. Mimo że super, dostępność genialna. Ale jest lepszy dowód w Polsce. Nie wiem, czy ktoś z Państwa korzysta z tego, czego się nazywa korkometr. No, takie badanie robi firma Deloitte, jedną z firm, co nawigację rozprowadzają. Oni sobie po prostu mierzą prędkość samochodów tych swoich, co mają te nawigacje, na wyznaczonym obszarze. I wyliczają, ile średnio wynosi prędkość na obszarze. No, w 8 dużych miastach to badanie robi. Gdzie jest najwyższa prędkość zwykle, bo to tam chyba co miesiąc to robią, może sobie tam poczytać to, jak się nazywa, korkometr. Najwyższa prędkość jest w Łodzi. Najniższa jest zwykle, walczą o prymat Poznań, Warszawa i Kraków. Zwykle mają najniższą prędkość. Nie? Katowice tam są, mają wysoką, ale to jest specyficzny układ, bo tam autostrada przez środek miasta nie przechodzi, więc ona podnosi tę prędkość zdecydowanie. Natomiast, jeżeli takie są te wyniki, załóżmy, że one są wiarygodne, no to do tego, jak dodamy poziom rozwoju gospodarczego mierzony na przykład PKB na mieszkańca, to Łódź ma najniższy. Ma najmniejsze korki, najniższy dochód, gospodarka najkiepściej z tych porównywanych miast wygląda, prawda? Czyli prawdopodobnie jest tak, że to ta gospodarka napędza te korki. To ona wywołuje zatłoczenie, bo po prostu ludzie się kręcą bardziej z różnych powodów.
jakby pan miał więcej klientów, pan jeszcze bardziej zasuwał, to nie się z tymi papierami, prawda? No taka, nie wiem, przepraszam, bardzo nie wiem, jaki jest pański zawód, ale adwokat na pewno, prawda? To, bo to jest taki, na tym polega jego czy budowniczy, czy oni mają dużo klientów, wtedy mają więcej poruszania się. I ta ruchliwość, zresztą mówiłem o tym, ze wzrostem PKB, ruchliwość rośnie. Czyli to nie jest tak, że ktoś powie, no dobrze, no to co robić, tak? Znaczy to przestać rozwijać transport, tak? No i oczywiście, że nie. Tylko nie myśleć w kategoriach, że ja na wszelki wypadek wybuduję wielką trasę drogową, tak? Bo wtedy mi się rozwinie. Tylko zastanowić się, czy moje miasto potrzebuje tej trasy. To jest kompletnie inne rozumowanie, bo wtedy co ja robię? Robię sobie listę, powiedzmy, jakichś pomysłów na ten temat i potem badam efektywność każdego z tych rozwiązań. Efektywność w transporcie się mierzy no, dosyć precyzyjnie i wiadomo, ile wynosi efektywność takiej inwestycji czy innej. Prawda? I wtedy można powiedzieć, ok, to jest najwyższą efektywnością, bierzemy do budowania. Tymczasem u nas odbywa się to na zasadzie gry politycznej. To znaczy grupy interesu, ci budują to, tamci owam to. Prawda? U nas mamy taki w Krakowie tor wodny, na przykład Polska ma 14 kajakarzy górskich, prawda? 14 wszystkiego. Jest super nowoczesny tor kajakarstwa górskiego, którego uruchomienie kosztuje jakieś tysiące. Prawda? No i to wsadzili gdzie? A do zakładu, co drogami się zajmuje. No i dofinansują wszystko. Także, no tego typu wpływowe lobby potrafią wywołać tak, dwa stadiony piłkarskie. Przecież to jest szaleństwo jakieś kompletne. Gigantyczna arena, największa w Polsce w tej chwili. No, zobaczymy, może to napędzi jakiś rozwój, no, bardzo bym się cieszył oczywiście, ale nie jest to takie proste. Przepraszam, pani chce. Tak, wracając do tematyki Łodzi, ostatnio, nie wiem, czy to już jest przegłosowane, czyli strefa 30 w Śródmieściu Łodzi. No to się niewiele zmieni, na dobrą rzecz sprawę, bo chyba w badaniach, o których pan mówił, w Łodzi jeździ się średnio 37 albo 36 na godzinę, więc to akurat wiele nie zmieni. Natomiast jeśli mielibyśmy zamknąć ruch i zrobić miasto bez samochodów, no to w przypadku Łodzi będzie to dość problematyczne, bo prawdopodobnie objęłoby Piotrkowską i otaczające je kwartały. Jeżeli spojrzymy na mapę, to jest wyłączenie z ruchu, brak przebicia się pomiędzy jedną częścią miasta a drugą, przełożenie tego ruchu dużo dalej. No bo gdybyśmy na przykład zamknęli od Starego Rynku do załóżmy Piłsudskiego i otaczające, no, Piotrkowska jest już wyłączona z ruchu na tym odcinku, natomiast jeżeli miałoby to być rzeczywiście miasto bez samochodu, to objęłoby to znacznie większe obszary i znacznie utrudniło jakiekolwiek funkcjonowanie. Więc nie wiem, czy w przypadku Łodzi taka idea w ogóle jest zasadna. Natomiast nie wiem też, czy to nie byłoby możliwe w późniejszym okresie, kiedy dalibyśmy ludziom coś w zamian, działając na zasadzie klient-przedsiębiorca, czyli Łódź jako miasto daje nam sprawnie funkcjonującą komunikację miejską, dzięki której jesteśmy w stanie dojechać na czas, dojechać z każdego miejsca, z punktu A do punktu B, niezależnie gdzie on się znajduje, czy to są już takie typowe osiedla blokowe, czy to są osiedla domów jednorodzinnych. No ja mieszkam akurat poza Łodzią, pracuję i uczę się w Łodzi. Więc te podróże są dość znaczące i no, w tym momencie nie wjeżdżam do Śródmieścia Łodzi, bo to jest samobójstwo. No i stworzyłam sobie taki własny park and ride, tylko że w osiedlu blokowym na Redkini i stamtąd dojeżdżam. I właśnie pytanie, czy nie powinno się najpierw zainwestować w infrastrukturę powodującą to, że mieszkańcom okolicznych miast, którzy są powiązani z Łodzią, bo to jest miasto wojewódzkie, największe miasto aglomeracyjne. Czy nie lepiej zacząć od tej strony, że dać coś mieszkańcom, tak, ażeby oni sami zdecydowali, że to jest lepsze rozwiązanie, zamiast kijem po prostu zabronić, tu oczywiście, nie wolno, tak. Tu nie wolno. I pytanie, czy na przykład nie powinny powstać tego typu plany, gdzie powinny powstać parkingi dla żeby odciążyć te drogi wyjazdowe i wjazdowe. Może komunikacja miejska powinna troszkę skorygować swoje trasy, może zamiast nowych dróg powinny pojawić się nowe trasy tramwajowe czy autobusowe.
No i jeszcze a propos tego wyłączania ruchu samochodowego w Śródmieściu, z punktu widzenia takiego socjologicznego, to Śródmieście Krakowa trochę wymarło, bo zostało bardzo mało mieszkańców takich związanych, bo po prostu trudno im się żyje przez ilość turystów. No i samo to, że powierzchnię przejęły banki, głównie banki i hotele. No w Łodzi nie spodziewałabym się aż takiego napływu turystów w przyszłości, więc jeżeli zabierzemy mieszkańcom samochody, no to tak jak na Piotrkowskiej, Piotrkowska akurat włączona do ruchu znalazła swoją niszę, no bo jest takim zagłębiem pubów i rozrywki, a wiadomo, że jeżeli tam się udaje, to raczej już nie wrócimy samochodem. No więc tutaj... Ale w ogóle wrócimy, nie ma tutaj. W ogóle wrócimy, tak niekoniecznie samochodem, ale niezgodnie z prawem. Tutaj akurat Piotrkowska znalazła swoją niszę i tutaj będzie się rozwijała. Ale pytanie, co z dalszą częścią Łodzi? Jeżeli zamkniemy, no to co, zrobimy tam centrum bankowo-finansowe, no to to już nie będzie Łódź, do której byśmy chcieli dążyć. Znaczy, pani poruszyła całe mnóstwo tematów, ale tak, bardziej, ale bardziej z dziedziny zarządzania rozwojem. To co bym tu pan szurał, żebym za dużo o tym mówił. To naprawdę nic się nie wydarzy, jak się nie weźmiemy za zrobienie tego. Tak, najlepsze pomysły będziemy mieli, to ktoś musi to przeprowadzić. To, o czym teraz mówimy, dla przykładu wymieranie czy wypieranie mieszkańców z jakiegoś obszaru atrakcyjnego, to nie jest dlatego, że ludzie tam nie mogli przyjechać samochodem, bo mieszkańcy Starego Miasta Krakowa mają wyznaczone miejsce i mogą parkować całkiem niedaleko, bliżej niż nie jeden mieszkaniec osiedla jakiegoś peryferyjnego. Natomiast tam po prostu właściciele tych kamienic wypędzili mieszkańców, bo biorą większe stawki czynszowe od biznesu. I to jest powód, dla którego, zresztą ja pamiętam, byłem w Kopenhadze w 90-tych latach i pokazywali ze zgrozą tam ludzie z urzędu, bo to była taka wymiana urząd, i ze zgrozą pokazywali, jak na tej głównej takiej handlowej ulicy, nie pamiętam jak ona się nazywała, już drugie piętro jest zajmowane przez biznes, nie? Jak sklep tam wkraczał na drugą kondygnację, przepraszam, na drugą, że to skandal, że wypierają mieszkańców. Dokładnie to samo. Mój przyjaciel ma biuro nie w Starym Mieście, tylko tak w Śródmieściu, no to na pięciu kondygnacjach są trzy mieszkania. No to jest mechanizm rynkowy, na to naprawdę wiele nie pomoże. No i to chyba, że kiedy by się dało? Jakby był podatek od ad valorem, prawda? Płaciłoby się od wartości kamienicy podatek od nieruchomości i wtedy taki właściciel by się zastanowił, jaka funkcja mu się bardziej opłaca, żeby tę równowagę swoją finansową jakoś tam wykształcić. To po pierwsze. A po drugie, jeśli chodzi o te elementy typu transportowego, już czysto. No, na tym właśnie sztuka zarządzania rozwojem polega, że trzeba zgrać w czasie. W Krakowie było tak, że przez pierwsze 5-7 lat robiono przy transporcie zbiorowym. Przede wszystkim. Pierwsza inwestycja w 1991 roku przy naprawdę budżecie śmiesznym, bo to nie da się porównać w ogóle, to był zakup 20 wielkich tych przegubowych autobusów, które przejęły obsługę Alei Trzech Wieszczów, gdzie tam masakra była tak zwana, komunikacyjna. I one, po pierwsze, miały czyste spaliny, nie hałasowały tak, no ale bardzo dużo ludzi nie psuły. I to był pierwszy zakup. I później tak właśnie stopniowo zaczęto ulicę przebudowywać pod takim kątem. Stopniowo. I równocześnie transport publiczny był rozwijany. Ja oczywiście nie chcę mówić, że tam jest bardzo dobrze. No na pewno jest nieźle. Zresztą jaki był ranking niedawno światowy, metropolii, i Kraków zajął siódme miejsce. Siódme miejsce. Na 200 tam jest metropolii, jeśli chodzi o jakość transportu zbiorowego. Więc to naprawdę nie jest źle. No nie wiem, czy Państwo wiecie, Kraków właśnie kończy wymianę taboru tramwajowego na niskopodłogowce. Kończy. Autobusy już dawno, ale tramwaje się kończą. Jeszcze chyba dwie dostawy i już nie ma starych rzęków. A poszliśmy, to jeszcze za moich czasów było tak, żeśmy zaczęli kupować używane tramwaje z Niemiec, bo ich utrzymanie było znacząco tańsze od tych wszystkich starych tych pudełek takich, co z Chorzowa jeździły, prawda? No, no bo to się, no wystarczy pokalkulować, nie? Myśmy kupili te skanie, kalkulując w ten sposób, że wyliczyliśmy, że kupienie autobusu w Wielczu, nie? I porównując z takim autobusem stamtąd, to się okazało, że ten nasz Jelcz, że ten kupiona Scania w Szwecji, to jest 2,5 Jelcza tutaj, prawda? Plus koszty napraw ciągłych, nie? W tych Scaniach nigdy nie było żadnej naprawy głównej, nie? U nas co najmniej 3-4 razy taki autobus przechodzi, taki główny przechodził, bo już ich nie ma w tej chwili. I okazało się, że to jest to samo.
Finansowo jest to samo. Jak jest to samo, to wybieramy lepsze, nie? To jest dosyć proste. Była zresztą awantura na szczeblu rządowym. Nasz rząd zaatakował, że my wyrzucamy pieniądze publiczne na takie luksusy. Jak wysłaliśmy tam kalkulację, to się zatkali. To po prostu czysty interes ekonomiczny. I ostatnia sprawa, nie wiem, jak jest tutaj organizacja osiedli w tej chwili, bo to jest bardzo ważna sprawa. Mianowicie to ciepło mogłoby zacząć od osiedli. Żeby rady osiedli, czy jak tam, nie wiem, jaka jest organizacja, żeby rady osiedli się tym zajęły, prawda, zainteresowały. Co można zrobić, żeby uporządkować parkowanie? Co można zrobić, żeby właśnie te linie tramwajowe czy lepiej przystosować do potrzeb? I w ten sposób to się może posuwać do przodu. Także to jest jak najbardziej. Dziękuję, że Pani to powiedziała, bo jak mówię, najwięcej problemów jest, żeby się zorganizować. Prawda? Widzimy problemy dość łatwo, bo wystarczy wyjrzeć przez okno, prawda? Ale co z tym zrobić wobec tego? I nad tym już trzeba się pogłowić. Chciałem zapytać o jedną rzecz, którą nie widać dość łatwo, jeśli można, o strukturę. I dwa problemy o Pana chciałem zapytać, mianowicie o opinię na temat sieciowej struktury transportu publicznego i liniowej struktury transportu publicznego. Wyjaśnię, o co mi chodzi. Bo ja jak ja się zachowuję w zakresie transportu publicznego, jeżeli już naprawdę muszę pojechać środkiem transportu publicznego, to ja w Łodzi wychodzę z domu, idę na przystanek, czytam rozkład jazdy i idę dalej. Dlatego, że z reguły nie mam na tym przystanku linii, która zawiezie mnie w docelowe miejsce. Z rozkładu jazdy czytam, że mam czekać 25 minut na tramwaj czy autobus. Jak kalkuluję sobie, że na następnym przystanku spotka mnie ta sama przygoda, to ja dojdę na pieszo prędzej niż ten środek transportu mnie tam zawiezie. Czyli ja mnie interesuje, ponieważ bardzo trudno to w Łodzi uczestniczę w debatach dyskutować. W ogóle nie ma dyskusji, czy jest sieciowy, czy liniowy system transportu. Dlatego chciałem poznać taką opinię. Oraz chciałem poznać opinię, czy także w ogóle Pan takie zjawiska strukturalne i systemowe badał, jak ja przedstawię trzy miasta. Warszawa ma sieć dróg dwujezdniowych o sieci rzędu 1,5-2 km w centrum, kilometr od skrzyżowania do skrzyżowania. Jest najbardziej zatłoczonym miastem w Europie. Łódź ma ulice, mieszany układ, z czego ulice jednokierunkowe, niestety kwartały w Łodzi są wielkie, bo są najmniejsze to są po 300 metrów, a są takie miasta na świecie jak na przykład Barcelona czy Madryt, gdzie kwartały odległości między ulicami są co 130, 140, załóżmy 200 średnio metrów i mają określoną wielkość ściem ja odbieram zupełnie różne możliwości funkcjonowania takich miast z uwagi na taką strukturę. Chciałbym poznać opinię komunikanta, czy no właśnie badającego ruchy, czy ten sposób, czy sam sposób budowania miasta ma fundamentalne znaczenie dla jego funkcjonowania komunikacyjnego. Znaczy, może od tej drugiej sprawy zaczniemy. Ja z swego czasu mam takie lekkie wykształcenie urbanistyczne, bo studium podyplomowe skończyłem i robiłem pracę na temat modeli optymalizacji odwróconej komunikacji. To znaczy, to był model, który, on się tam jakoś rozwija do dzisiaj, model, który pokazywał optymalne rozwiązanie rozmieszczenia mieszkalnictwa w relacji do ustalonych tam, gdzie centrum, gdzie główne miejsca pracy, w stosunku do zadanej sieci ulicznej, czyli po prostu jemu się wprowadzała sieć uliczna, on mówił, gdzie warto ilu mieszkańców zlokalizować, tak? Żeby dostać jakiś optimum w komunikacji. To jest taki jeden przypadek, gdzie nad tym się pracowało i tam też były takie wnioski, że te oczka muszą być odpowiednio dobrane. Tylko wie pan, z drugiej strony technolog ruchu drogowego powie, że dla niego 300 metrów jest optymalne, bo on sygnalizację może wtedy zsynchronizować. Bo jak jest za blisko, no to te dwa potoki jadące w dwie strony, one się nie zejdą na tym samym zielonym świetle. To się zdecydowanie komplikuje. Także tutaj u Państwa na przykład wzdłuż, z góry na dół jest łatwiej zrobić, a w poprzek jest dramat, bo są krótsze bloki na układzie wschód-zachód.
Więc to wszystko jest oczywiście do przebadania. Ja się z tym zgadzam i to takie techniki są znane i mogą być stosowane. Zresztą uważam, że przykład Łodzi i Warszawy też, to jest przykład właśnie zaniedbania w zakresie sterowania ruchem ulicznym. Teraz wiem, że się szykuje duży projekt sterowania, ale sam przygotowywałem dwa takie projekty i trzy nawet i muszę powiedzieć, żaden z nich nie jest sukcesem. Przy czym najczęściej problemem jest faza wdrożenia, ponieważ w tej branży nie ma czegoś takiego jak biuro projektu. To znaczy klient, który zamawia system sterowania ulicznego, mówi czego chce, jak chce dostać parametry. Tak? Na przykład o ile ma wzrosnąć prędkość, tam skrócić oczekiwanie i tak dalej. I oczekuje oferty w postaci koncepcji. I potem ta koncepcja powiedzmy jest jakaś wybierana. Oczywiście, jeżeli ktoś powie, że kluczowa jest cena, no to może iść do domu od razu, bo to wiadomo, że to się źle skończy. Natomiast niestety tam grają rolę różne nieczapnie czyste interesy i póki co w Polsce żaden projekt tego typu, w ostatnich latach robiony, nie udał się jakoś tak specjalnie dobrze, łącznie z Krakowem. Więc to jest bardzo trudny temat. Ja myślę, ponieważ jak mówię, pracowałem w kilku z tych projektów, że jak wygrywa firma nawet znana na świecie, to przychodzą goście tutejsi i my ich znamy. No, nigdy w życiu tego nie robili. Tak? To jest umiejętność klienta, czyli miasta, żeby on, ja zrobiłem taki numer kiedyś, że projekt zabrnął w jakąś ślepą uliczkę i ci goście, którzy tam robili ten projekt, wyraźnie nie radzili. I wtedy ja zapytałem, a przepraszam bardzo, ja tu mam napisane, że szefem projektu jest gość, który ma 1200 euro za godzinę. To gdzie on jest? No w Londynie, dawać go. I gość musiał przyjechać i dopiero się wziął i poustawiał wszystko i poszło. Niestety kadra, która do nas przyjeżdża na wdrażanie takich projektów, to nie ta kadra, którą oni się legitymują w przetargach, jak to dużo dobrze działa. Jeśli chodzi o te linie, układy sieciowe, ja rozumiem, że Pan mówi o układzie, dużo linii rzadko pulsują, albo mało linii, ale za to częściej. Tak rozumiem. No to jest jak wyższość świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. To jest odwieczna dyskusja. Ludzie chcą, żeby było, jak Pan robi badanie takie społeczne, to zawsze jest, żeby było mało, dużo linii, byle bezpośrednio. Natomiast optymalne rozwiązanie zawsze jest bliżej tego drugiego. Znaczy, że linii jest niewiele, ale za to często, co oznacza przesiadkę. Taka jest prawda. Po prostu wtedy, jak się zgra te wszystkie rozkłady jazdy, to daje lepszy wynik, szybciej się dojedzie, tyle, że trzeba się przesiąść, ale się nie czeka na przystanku pierwszy. Czyli jakby łączny czas podróży jest krótszy. Ale no, nawet badania, jak są robione takie, że się pyta, a długo Pan jechał? No tyle. A czekał Pan jak długo? No to poda ile. I zawsze, jak czeka, to podają 4 razy dłużej niż naprawdę, a jak jechał, to podaje 3 razy krócej niż jechał naprawdę. No takie jest po prostu odczucie. Więc no w Krakowie był takie sławne niedawno wielkie przedsięwzięcie, naukowcy zrobili ileś tam wariantów, remarszrutyzacja, to jest taki termin teraz modny. Więc zrobili te nowe marszruty i wybuchła tak straszna awantura na wszystkich możliwych polach, że prezydent w sumie, ale skutek był taki, tylko że oni jedną rzecz powiedzieli uczciwie. Damy radę Wam poprawić poważnie, ale to będzie trochę więcej kosztowało. I zwiększenie wydatków było o 20%. Tak, w stosunku do obecnego. Obecnie miasto Kraków płaci 100 milionów rocznie dopłaty do komunikacji zbiorowej. Tam wychodziło 20 milionów dodatkowo i prezydent powiedział, że nie ma pieniędzy i nie dał tych 20 milionów. No po czym, ja myślę, że to był jeden z powodów, dla których padła sprawa olimpiady. Jak się ludzie dowiedzieli, ile już wydano na olimpiadę, na przygotowania do olimpiady, to było 7 milionów, nie? To nie było 20 na tak ważną rzecz, a tutaj było, jeszcze tam była afera, mąż, prawda, pani szefowej komitetu i tak coś tam za dużo się panoszył, źle się to skończyło. Będę powoli dyscyplinował, bo tak. Już zostałem 2 godziny. Poproszę jeszcze o jedno takie pytanie, żeby pan się zgłaszał tutaj z prośbą, tak? Ja w zasadzie może tak. Chciałbym, dopominam się o oficjalną anegdotę. A, anegdotę, ludzką anegdotę. Dobra, a ja jeszcze zadam takie pytanie już kończące i też proszę o odpowiedź. Dużo anegdotę. Bo Pan obiecał nam ludzką anegdotę. A nie, no to ja wspomniałem, już powiedziałem. Aha, o tej trasie tramwajowej, skut zachód, tak? Pod manufakturą z paparazzi niestety rozwiązałem. Nie, to. A to ja mam inną, lepszą. No to dobrze, nie, proszę. Dobra, ja mam takie pytanie, bo właściwie, no,
czy projektanci transportu lubią konsultować swoje projekty społeczne, czy one potrafią to robić, czy to jest na tej zasadzie, jak zawsze było, projekt, jedziemy, wdrażamy, wszystko jest pięknie, bo wydaje mi się, że to jest jedne, no i może też przy okazji już też takie kończące pytanie, dlaczego jest tak mało takich osób jak pan, czyli takich planistów transportowych, bo wydaje mi się, że jednak sporo osób to są tacy inżynierowie, projektujące drogę, a niekoniecznie wdrażający dostatecznie. Czyli chyba, ja nie wiem, czy jest mało takich jak ja, mam mnóstwo przyjaciół i nawet mamy takie co dwa lata konwentykle robimy i się namawiamy w sprawach takich merytorycznych. I to jest grupa powiedzmy 100 osób mniej więcej. To nie jest dużo oczywiście. To nie jest dużo. Natomiast problem jest, polega na czym? No, my jesteśmy starsi panowie w większości, jest trochę młodszych, ale w większości. My się znamy od lat 80. I myśmy pisali podręczniki, które do dzisiaj są jedynymi. Jedynymi w tej branży. W tej chwili nikt nie żadna uczelnia tego nie robi. Studia podyplomowe zanikły, jest rzeczywiście coś przerażającego. Powód jest prosty, no, gospodarze miast wolą sami podejmować decyzje, uważają, że to jest szybciej, no bo mecy je zdecydować, gdzie będzie sygnalizacja. Nie? Także to jest ten mechanizm niestety. Jest trochę, niektóre zajęcia są na Politechnice Krakowskiej, trochę jeszcze, szczątkowo warszawskiej i w poznańskiej. Tam są zajęcia, taki przedmiot planowanie systemów transportowych jest rzeczywiście jest nauczany, więc to od tej strony. Natomiast rzeczywiście nie ma żadnych przepisów odnośnie uprawnień zawodowych czy coś takiego, także każdy może być. No ale proszę mieć myśl o konsultacji, bo to jest jednak wydaje się jak konsultacje. To co tutaj mamy, nie chcę Rady Boskiej, są moi przyjaciele co dorobili, więc to jest plan, tak zwane studium systemu transportowego. Łódź zleca temu samemu zespołowi z Warszawy co kilka lat taką weryfikację i my to nazywamy tak zwany plan potrzeb. To znaczy oni przy pomocy odpowiedniego aparatu obliczeniowego, analitycznego powiedzą, co dobrze by było, żeby było. I to jest okej. Okay, nie? Natomiast to jest jedna strona medalu. Drugą stroną jest, co się da. Nie? I po pierwsze, co ludzie na to powiedzą, prawda? No bo dla przykładu tutaj mamy taką ulicę, ona tu jest tak na przerywanie zrobiona. O, widać to ten kursor? To jest podobna. To jest przeprowadzona ulica, prawda, ona się tu z czymś łączy, to jest tutaj ulica, przepraszam. To jest na Zdobicza, czy się zdaje? Nie. To jest w każdym razie nad stacją, prawda? To jest nowa całkiem ulica, ogromne przedsięwzięcie i ona z obydwu stron jest wpinana w istniejące, kompletnie zatkane dzisiaj ulice. Prawda? Co to oznacza? To znaczy, że do tej ulicy tam się nie będzie dało dojechać, no bo węzły. W transporcie jest tak, że o przepustowości układu nie decyduje ulica, tylko węzeł. Bo jak na węźle się korkuje, no to na tej ulicy się nie pojawią pojazdy. Jak, tak obrazowo na to patrzę. Jakbyście Państwo tak byli w dronie takim, nie? Na górze i widzieli, jak samochody się poruszają, to widać momenty, że samochody ruszają w jakąś tam stronę, ale w drugą stronę jest pusto. Nie? To jest marnotrawstwo, bo przestrzeń uliczna powinna być wykorzystywana możliwie często. Ja to byłem na sławnych, zburzonych wieżowcach World Trade Center i stamtąd idealnie widać z góry, jak ta sygnalizacja, no tam jest prosty układ szachownicy, prawda? I tam widać, że najpierw są światła, wszyscy jadą tak, a potem wszyscy jadą tak, prawda? I, no w ten sposób tam nie ma przerw w użytkowaniu tych ulic, prawda? Bo to jest po prostu lepsze wykorzystywanie. I tu w tym układzie to prawdopodobnie jest niemożliwe. To jest po pierwsze. Po drugie, no wejście w tak ścisłe Śródmieście z dużą trasą, bo to jest dwa pasy ruchu w każdą stronę plus tramwaj, no to jest naprawdę poważna sprawa, bo raczej się takie trasy zamyka w Śródmieście, prawda? Natomiast tu jest taka propozycja. Nie, ja nie chcę mówić. Jest jeszcze trzecia rzecz, bardzo ważna. Łódź otrzyma doskonały układ obwodnicowy, prawda? Już część jest gotowa, tutaj przerywana jest ta zachodnia droga. Jeżeli tak się stanie, to automatycznie, na przykład taki jak ja jeżdżę na północ kraju, to przestanę wreszcie jeździć przez Łódź, prawda? I pojadę obwodnie. Czyli ktoś powie, no to świetnie, to w Śródmieściu będzie luźniej. Guzik, prawda? Bo to jest tak, że jak my mamy, Śródmieście zawsze jest pełne. Znaczy mówimy o godzinach szczytu, ale Śródmieście zawsze się napełni. Zasada na czym połączona. Jeżeli my z tych samochodów, które się tam pojawiają w szczycie, wyjmiemy część, to w to miejsce się natychmiast pojawią te, które przedtem tak długo nie jeździły, bo było zatkane. Prawda? Jeździły innymi trasami. Śródmieście zawsze będzie pełne. Tak? Czyli wobec tego, jeżeli zamierzamy zrobić coś z Śródmieściem, to musi być przemyślane
w każdym caru, pod każdym względem, czyli krótko mówiąc, każde ujęcie ruchu musi być skwitowane natychmiast jakąś blokadą. Tempo 30 nie jest dobrym pomysłem, nie, może inaczej, może jest dobrym dla bezpieczeństwa, jeżeli ludzie by to słuchali, ale przecież i tak tam nikt powyżej 30 na godzinę nie jeździ. To po co wprowadzać takie... I poza godzinami 3 to wszyscy kierowcy będą przestępcami, bo nikt nie będzie... No, wspomniałem to, prawda? Ale generalnie biorąc to wiele nie da. To raczej chodzi o inne zasady. No na przykład no jednak wyłączenie. Wyłączenie jakiegoś obszaru z ruchu nie oznacza, że tam nikt nigdy nie wjedzie. Nie? Tylko się robi zaopatrzenie w jakichś tam godzinach, mieszkańcy dostają jakieś prawa, to normalna sprawa, tak wszędzie jest. No, jakieś strefy tego typu się wyznaczy i to się da zrobić. Te problemy już były, tylko że właśnie trzeba je wypracować i ten. Przypomnę tą sławną awanturę o Zakopiankę. Tam położyli projektanci całą tę historię. Dlatego, że jak góralom zaproponowali, że im całe wsie zburzą, bo on tam, jak Państwo pamiętacie, Zakopianka między Nowym Targiem a Zakopanym, no to tam szaflary, Biały Dunaj jest i tak dalej. I część domów jest blisko drogi. Oni zrobili to prawie 100-metrowy pas i równo z trawą. No i tam będzie ekspresowa droga, drogi serwisowe, tu wszystko będzie. Jak pokazali tym góralom, to zawyli. Nie? I on projektant na to powiedział, żeby spadali, bo taka jest norma w tym kraju i on się musi kierować tym. To chcieli go normalnie pobić. Normalnie chcieli go pobić. I oczywiście przepadła sprawa. Przepadła. Bardzo często niestety to się odbywa. W normalnych krajach człowiek, który reprezentuje zespół autorski, jest prawnikiem, a w każdym razie pyskaczem. I on pozostaje przed tłumem ludzi i musi ich kupić dla projektu. Musi po pierwsze zapytać, czego chcą i wmówić im, nawet jeśli tak nie jest, że to jest właśnie to, czego chcą. To jest umiejętność, to jest zawód cały, na to już nic nie poradzimy. Tak się to po prostu odbywa i moim zdaniem bardzo często władza popełnia taki błąd, że się za bardzo spieszy, prawda? No jeżeli my do dzisiaj, czyli mamy już drugą połowę pierwszego roku nowej perspektywy finansowej, my nie mamy żadnych dokumentów przyjętych przez władze publiczne z zakresu nowej perspektywy, czyli jeszcze nie zaczęliśmy nawet przygotowywać przetargów, prawda? Ja przeglądałem państwowe takie dokumenty, to głowa boli. Właśnie przeczytałem, że projekt, który ma być gotowy w 2021 roku, właśnie ogłoszono, że przydzielono studium wykonalności jakiejś firmie i ona ma 30 parę miesięcy lat. Tak? Czyli oni do 2016 będą robili studium wykonalności, które jest w ogóle wstępną decyzją. Ja bym w ogóle nie przyjmował takiego wniosku, jak nie ma studium wykonalności, bo ja nie wiem, czy to jest opłacalne, czy nie. Prawda? I tak dalej. I tak znowu organizacja. Organizacja. To jest najważniejsza część tego zarządu. Znaczy, ja sobie wyobrażam, jak można uspokoić Śródmieście Łodzi. To jest rzecz, którą można zrobić, moim zdaniem. Dobrze. Konsultanci mają to do siebie, że odpowiadają za każde słowo w takiej sytuacji, co to się powie, to... Myślę, że ten temat może być poruszony już w rozmach kulerowych, albo i nie. Mogę powiedzieć. Tak? No dobrze. Nie teraz. Proszę uważać na słowo w takim razie. Bardzo dziękuję za udział w spotkaniu. Wielkiego pytania i zapraszam na przedostatnie właściwie spotkanie za tydzień. Wracamy do tematu Mieszka Centrum. Jak wygląda dzisiaj nowe mieszkaństwo, czy ono właściwie ciekawe, czy nie. Przyjeżdża Magda Polska z Gdańska i na Krajewce. Chcecie dowcip? Dowcip chcecie? Transportowy dowcip. Na sam koniec. To podobno jest autentyczne, więc... To jest z Łodzi czy nie? Ogólnokrajowy. Otóż to się niby dzieje po 90 roku i jest nowa władza, nowy minister transportu, jedzie do Paryża. Po to, żeby tam zapoznać się, przedstawić się, no nawiązuje kontakt. Normalna sprawa. Tam jest duża ciekawość. Ja podróżowałem jako wiceprezydent i bardzo często pierwsze wrażenie to było, to pan mówi w językach. Tak? To było szokujące, bo poprzednicy raczej nie mówili w językach. No w każdym razie przyjechał, dobrze się zaprezentował, wszystko świetnie i ten minister francuski go zaprosił na kolację, więc facet się odszyftował, wziął bukiet kwiatów, wódkę Chopin, czy tam coś się wypada, no i poszedł odwiedzić tego ministra w domu, no, piękna willa. Nie jakaś super zamożna, ale no widać, że to taki stary dom, wyposażenie gustowne, jakieś mobiliami na ścianie. No i pogadali, przeszli na ty oczywiście, no i siedzą w gabinecie, palą cygara i ten Polak mówi, słuchaj, powiedz mi, jak ty to robisz? No w końcu, no to ja wiem, że to pewnie rodzinny ten dom. No tak, to żona, aha.
No ale tu te Mobilianie to też tak, no wiesz, jakby to ci powiedzieć, a chodź to ci pokażę. Widzisz tę autostradę tam przez okno, tam daleko taka, no jest. Widzisz, no projekt był wyceniony na 400 milionów, a kosztował 500. Ewola. No i jest rewizja. Francuz przyjechał do Polski, jest dokładnie to samo. No, rozmowy, potem przyjeżdżają do niego, do Magdalenki jakiejś, czy tam gdzie. No i znowu jest taki cygara w gabinecie, a dom taki, że głowa boli. Podświetlane fontanny, Daniele spacerują, no w ogóle koniec świata. No i ten Francuz trochę taki zszokowany i mówi, wiesz, no ja wiem, że wy tutaj jesteście tygrysy wschodniej Europy, ale to chyba nie, z czego ty to tak? No jakbyś to powiedzieć, no wiesz co, chodź, pokażę ci. Widzisz tam daleko? No co? No tam autostradę. No nie widzę. E voilà. Ale to już nieaktualne. Ale powiem Wam, że to przeciąganie się budowy autostrad to był klasyczny przypadek kompletnej nieudolności organizacji. Niczego więcej.